Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i otwieram 30. sesję Rady Miejskiej Władysławowa, na której serdecznie witam moje koleżanki, panie i panów radnych. Witam burmistrza i zastępcę, witam wszystkich sołtysów i przewodniczących samorządów, osiedli, witam zaproszonych gości. I pozwolicie Państwo, że dalej już na siedząco poprowadzę obrady. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na 15 radnych jest obecnych 14. Nieobecny jest, ale usprawiedliwiony pan przewodniczący. Także nasze obrady są prawomocne. Wszyscy Państwo macie przed sobą porządek dnia. Czy ktoś chciałby wnieść coś do porządku dnia? Proszę bardzo. Trzeba troszkę odczekać, żeby się rozgrzało. Proszę pani kierownik Wiesława Karczewska, proszę bardzo. Wysoka Rado, chciałabym przedstawić dwa projekty uchwał, abyście państwo tutaj uwzględnili je w dzisiejszym porządku obrad. Dotyczą one systemu gospodarki odpadami, są wynikiem naszych rozmów na komisjach sesyjnych w piątek ubiegły. Jedna z uchwał to jest w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. Również o stawkach jest mowa w kolejnej stałego jakby cyklu uchwał, stąd mówię właśnie o dwóch uchwałach. I druga nosi nazwę uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby wnieść? Panie przewodniczący, proszę bardzo, burmistrz. Wysoka Rado, chciałbym tylko prosić o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Jeśli chodzi o krótką informację z działalności Abruco, tutaj państwo się zdeklarowałem już wiele miesięcy temu, że cyklicznie będą informacje z działalności naszej spółki i bardzo bym prosił, żeby poświęcić kilka minut na wystąpienie pana prezesa spółki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Proszę bardzo, radny Orzeł. Do góry, ono. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, oczywiście moja nieobecność na komisjach była usprawiedliwiona, natomiast prawda, doszedłem do wniosku, również po rozmowie z Panem Przewodniczącym Rady i po wcześniejszych akurat, znaczy dyskusjach, które miały miejsce, chociażby na spotkaniu z Panem Zastępcą Burmistrza, z Panią Kierownik podczas tych, kiedy pan burmistrz był na zwolnieniu lekarskim, doszedłem do wniosku, że temat, gdzie ma być ustalona akurat, znaczy zwiększona stawka za śmieci, jest w mojej ocenie jeszcze nie do końca akurat przedyskutowany i wnioskowałbym o niewnoszenie tego punktu pod obrady akurat, znaczy sesji. Nie ma takiego pośpiechu. Jeśli będzie, prawda, można to zrobić w listopadzie. Rozumiem, dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pan burmistrz. Wysoka Rado, jest pośpiech, dlatego że są terminy, które ustawodawca na urząd gminy, że jak powiem, wskazuje, że do końca października muszą być podjęte. Bardzo prosimy, żeby wprowadzić te dwa projekty uchwały na dzisiejszą sesję. Zostały one przedyskutowane w komisjach sesyjnych. Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość, bo na tych komisjach uczestniczyłem piątkowych, państwa była i dyskutowała. Ja rozumiem, Zygmunt, że usprawiedliwienie miałeś i byłeś jakby nieobecny, no ale myślę o tym, że jednak żeśmy to przedyskutowali. Można dzisiaj również przecież głos w tej sprawie zabrać. Możemy również jeszcze udzielić informacji, ale bardzo by nam zależało, żeby te uchwały dwie dzisiaj wprowadzić na porządek i głosować. I państwo zdecydują, czy my przekonamy państwa do tych zaproponowanych stawek, czy też nie. Pani kierownik, chciała jeszcze coś dodać?
To znaczy ten termin jakby nie wynika z ustawy, natomiast on jest niezbędny po to, żeby nie zdezorganizować pracy. Ja Państwu tłumaczyłam to w piątek na tych komisjach, że uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Już w grudniu nieruchomości niezamieszkałe składają do nas deklaracje i w tych deklaracjach już wpisane są konkretne stawki. Jeżeli my zmienimy to później, a nie zdążymy jakby do tego dodrukować wszystkich deklaracji i stawka nie będzie, bo dopóki ona nie wejdzie w życie od opublikowania jeszcze 14 dni, od opublikowania, no to nie można je stosować i zrobi nam się bałagan, natomiast wprowadzanie w ciągu roku i wysyłanie potem ludziom tych korespondencji, to mówiłam Państwu, jaki to będzie koszt wysłać do wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, te deklaracje, tak czy zmiany tych decyzji, zmiany deklaracji listami policonymi. No, sami narazimy się na gminę, na zdecydowane koszty. Dlatego zawsze w październiku, odkąd system funkcjonuje, to zawsze w październiku, ten październik był taką datą końcową podejmowania tych uchwał, żeby one mogły od stycznia nowego roku obowiązywać. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z kolejnością zgłoszeń poddaję pod głosowanie wniosek pani kierownik Wiesławy Karczewskiej o wprowadzenie tych dwóch uchwał do porządku dziennego obrad. Kto z radnych jest za wprowadzeniem tych dwóch uchwał? Proszę o podniesienie ręki. Proszę? Poszczególne uchwały? Rozumiem. Czyli dokonamy tak zwanej reasumpcji, głosujemy jeszcze raz. Głosujemy nad pierwszą uchwałą, czyli wybory metody. Chodzi o te stawki 3,20 i 6,40. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Jeden. Jeden się wstrzymał, tak? Dziękuję bardzo. I teraz głosujemy za drugą uchwałą. Określenie rodzajów dodatkowych usług i tak dalej. To Państwo wiecie. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 13. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, że te dwie uchwały będą mogły być wprowadzone do porządku obrad. Mamy jeszcze jeden wniosek burmistrza, aby i proponuję po sprawozdaniu burmistrza udzielić głosu panu prezesowi spółki naszej Abruko, panu Tomaszowi Lenkiewiczowi, żeby nam przedstawił krótką informację, kto z radnych jest za tym, aby ten punkt się znalazł w obradach. Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy byli za. I wobec tego przegłosujemy porządek obrad 30. sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z tymi poprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Wprowadzamy te dwie uchwały i wniosek burmistrza, aby udzielić głosu. Tak, i w kolejności tak jest. W kolejności dajemy, że sprawa gospodarki komunalnej, punkt 13 i następne te dwie uchwały będą miały numery 14 i 15 w takiej kolejności, a po sprawozdaniu burmistrza miasta z podjętych uchwał i z podjętych decyzji, zarządzeń i realizacji uchwał głos zabierze prezes spółki Abruko. I w takiej kolejności to będziemy mieli. Czyli taki mamy porządek obrad. Teraz jak zwykle w Biurze Rady był protokół 29. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Władysławowa. Czy ktoś z radnych wnosi uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Więc będziemy głosować nad przyjęciem protokołu 29. sesji. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jedna osoba akurat wyszła. I tym sposobem przeszliśmy do drugiego punktu, sprawozdanie burmistrza z podjętych decyzji i realizacji uchwał i proszę panią sekretarz miasta. Wysoka Rado,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie burmistrza z podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. W dniu 26 września burmistrz podjął zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wystawiania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej. W dniu 28 września zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową ulicy Jachtowej we Władysławowie oraz remont istniejącej nawierzchni zjazdu z ulicy Droga Chłopowska. Kolejne zarządzenie w sprawie uchwalenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w artykule 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli kwoty 30 tysięcy euro. Kolejne zarządzenie w sprawie uchwalenia regulaminu zamówień publicznych Urzędu Miejskiego we Władysławowie. To zarządzenie dotyczy udzielania zamówień powyżej tej kwoty 30 tysięcy euro. Kolejne zarządzenie również w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tysięcy euro, ale przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kolejne zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. W sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok i w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Danucie Top, dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych do reprezentowania gminy w zakresie realizacji projektu Wiedza i Kompetencje, program podnoszenia oferty edukacyjnej w gminie Władysławowo. W dniu 7 października zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową części istniejącej szkoły podstawowej w Karwi przy ulicy Wojska Polskiego 45 wraz z zapleczem i instalacjami. Zarządzenie w sprawie zmiany nazwiska osoby upoważnionej do kontroli merytorycznej dowodów zewnętrznych i wewnętrznych pracownika referatu gospodarki komunalnej. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zarządzenie w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok. W dniu 14 października zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową oświetlenia drogowego. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową oświetlenia drogowego części ulicy Lazurowej i Południowej w Ostrowie, części ulicy Nadbałtyckiej w Karwi, części ulicy Modrzewskiego i Dąbrowskiej oraz placu zabaw przy ulicy Źródlanej i Szkutników we Władysławowie, części ulicy Wiatrakowej w Tupadłach oraz Leona Wzorka w Rozeju i skweru nad Zatoką we Władysławowie. Kolejne zarządzenie dotyczy zmian w budżecie gminy na bieżący rok. Kolejne w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok. I zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze pod inspektor w referacie gospodarki komunalnej, rozwoju lokalnego i ochrony środowiska. Zestawienie zamówień publicznych w okresie międzysesyjnym. Postępowanie dotyczące dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Szkuner do budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki. Wykonawcą jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Szkuner. Cena brutto 217 633 zł i termin realizacji do 31 maja 2018 roku. Kolejne zamówienie: rozbudowa szkoły podstawowej w Chłapowie, etap pierwszy. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w toku.
Kolejne przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ulicy Jachtowej we Władysławowie oraz remont istniejącej nawierzchni zjazdu z ulicy Droga Chłopowska. Również w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie prowadzone i w toku jest. Kolejne postępowanie, zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części istniejącej szkoły podstawowej w Karwi. Przetarg nieograniczony, postępowanie w toku. Kolejne, remont boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Jastrzębiej Górze. Przetarg nieograniczony, również postępowanie w toku. Kolejny przetarg nieograniczony, odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie gminy, postępowanie w toku w trybie przetargu nieograniczonego oraz następne postępowanie dotyczy budowy oświetlenia drogowego części ulicy Lazurowej i Południowej, przetarg nieograniczony, postępowanie w toku. Części ulicy Nadbałtyckiej w Karwi oraz Modrzewskiego i Dąbrowskiego oraz Placu Zabaw przy Źródlanej i Szkutników we Władysławowie, części ulicy Wiatrakowej w Tupadłach, części Leona Wzorka w Rozewiu i skweru nad Zatoką Pucką we Władysławowie. To wszystkie zamówienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do tej części ktoś ma jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wszyscy mamy przed sobą sprawozdanie z realizacji uchwał, ale to każdy wie, każdy czytał i tutaj jesteśmy zorientowani. I teraz zgodnie z przyjętym porządkiem dnia zapraszam pana prezesa spółki Abruko do informacji na temat kondycji spółki. Proszę bardzo, panie Tomaszu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zobowiązany zostałem do tego, żeby w środku roku obrachunkowego podać państwu niektóre dane, na pewno istotne zdarzenia z punktu widzenia funkcjonowania spółki. I taki materiał też przygotowaliśmy i złożyliśmy w ubiegłym tygodniu. Państwo na pewno będziecie mieli do niego pytania, bo była to skrótowa informacja. Natomiast najważniejsze rzeczy od początku, dwa punkty powtarzając się, bo spotkaliśmy się w marcu i sprawozdawałem, jeżeli chodzi o rok 2015, to jeżeli chodzi o punkt pierwszy, to jest uzyskanie kredytu w lutym w rachunku bieżącym spółki w wysokości 500 tysięcy, co jakby jest standardem w działalności spółki Abruko. W toku tych 9 miesięcy, bo zestawienie będzie za 9 miesięcy później przedstawiane, wykorzystywaliśmy chyba dwukrotnie ten kredyt na przełomie maja i czerwca, ze względu na terminy płatności i umowy i wynikające z tego właśnie płatności potrzebowaliśmy, aby z tego kredytu skorzystać. On jest w pełni spłacony, niewykorzystany jako stan na dzisiaj. W marcu roku 2016 tego roku uzyskaliśmy pozytywną opinię niezależnego biegłego rewidenta i jakby skrótową wersję państwu przedstawiałem już w marcu. Ten raport skończył się jakby pozytywną opinią bez uwag, czyli zasadniczo lepiej niż w roku poprzednim. Wszystkie uwagi, wszystkie wnioski, które były do zastosowania, do zmiany funkcjonowania spółki, zostały wdrożone. Punkt trzeci, który państwo dostaliście jako informację, to od stycznia do maja wpływały do nas wyroki sądu mówiące o nieprawidłowościach w rozliczeniu pomiędzy spółką AECO a spółką Abruko. To była taka dosyć trudna zależność między spółką Abruko a AECO. Tu chodziło o wykorzystanie pracowników przy pracach zleconych. Decyzją sądu musieliśmy w marcu tego roku wydać kwotę 300 989,08 zł tytułem ponownego opodatkowania, zmiany podstawy opodatkowania i zaległych płatności za lata 2011 i 2012. Także z bieżącej działalności spółki pokryliśmy zaległości z roku 2011-2012 na kwotę ponad 300 tysięcy złotych, co nie jest bez znaczenia, po pierwsze z punktu widzenia płynności spółki, po drugie z punktu widzenia wyniku finansowego na koniec roku.
W czerwcu uzyskaliśmy pozytywną opinię Rady Nadzorczej i później zatwierdzenie przez walne zgromadzenie wyniku finansowego i sprawozdania zarządu za rok 2015. No jakby tutaj obyło się bez tych wszystkich przesunięć, które były w roku 2015, a które były spowodowane odmową wydania raportu i opinii przez biegłych, także jest znaczna poprawa. Kolejno idąc, może jeszcze wrócę, bo tutaj w punktach nie ująłem, w czerwcu tego roku oczywiście zarząd zmienił swój skład i w tej chwili jest jednoosobowy zarząd. Pan Zdzisław Robokowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i od czerwca jest to zarząd jednoosobowy. Jeżeli chodzi o wrzesień, to jest to, myślę, kluczowa informacja i dla Państwa, i dla nas w sensie funkcjonowania spółki. To pozyskaliśmy w drodze przetargu poza gminą Władysławowo pracę na kwotę prawie 8 milionów złotych brutto. To jest gmina Łęczyce. Praktycznie dla dwóch grup budowlanych, inwestycyjnych mamy pracę na cały rok 2017, bo termin wykonania to jest część prac w roku 2016 i kolejność, taka lwia część tego zamówienia to jest rok 2017. A tylko chciałbym Państwu przypomnieć, że przychody ubiegłoroczne są na poziomie około 13 milionów złotych, około 43% zleceń to były zlecenia z Urzędu Miasta Władysławowa. A tutaj już dzisiaj mamy podpisaną umowę i już jesteśmy w trakcie realizacji. Pierwsza faktura na poziomie kilkuset tysięcy złotych będzie wystawiona za realizację w miesiącu październiku. Jest to znacząca pozycja w przychodach firmy z punktu widzenia organizacji pracy, natomiast wymagała od nas również zabezpieczenia się w maszyny i urządzenia, ponieważ trzeba oddelegować na praktycznie cały czas i zbudować magazyn i jak takie miejsce postojowe dla maszyn i nie możemy ich używać, bo kosztowne by to było przerzucanie z budowy na budowę, tak jak robimy to, nie wiem, na terenie gminy Rumi, Redy, czy tutaj na terenie Władysławowa i Pucka. No to musieliśmy się zabezpieczyć po pierwsze w maszyny, które nie są awaryjne, po drugie w maszyny dodatkowe, żeby jeszcze dodatkowo startować w innych przetargach i realizować zadania, które zobowiązani jesteśmy robić do końca roku 2016, a front robót do końca roku 2016 mamy praktycznie zabezpieczony dla całej firmy. No i z punktu widzenia głównie tego, że chcieliśmy usprawnić sobie trochę swoją pracę i odciążyć ludzi tak, aby kupić maszyny i urządzenia z dostawkami, które pozwolą odciążyć fizycznie pracowników. Te prawie 8-milionowe zamówienie to jest wykonawstwo dróg z płyt JUMP. Tam nie ma kostki, tam nie ma asfaltów, tam jest bardzo mało krawężnika, w związku z tym to jest bardzo fizyczna i wyczerpująca praca dla poszczególnych pracowników i zabezpieczyliśmy się tutaj w sprzęt, który odciąża, powiem tak już lapidarnie i bardzo precyzyjnie, kupiliśmy chwytaki, które są montowane na dwie nowe koparki, które też pozyskaliśmy. Tym samym to wykorzystanie pracowników w sensie fizycznym jest dużo mniejsze. Tą umowę podpisaliśmy 5 września, natomiast zaczęliśmy pracować w październiku ze względu na front robót i specyfikę zamówienia, którą zobowiązani zostaliśmy do wykonawstwa w gminie Łęczyce. Ważnym elementem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki, to był okres sezonowy i Państwo doskonale wiecie, bo mieliście podsumowania na poszczególnych komisjach. Dla nas jako spółki Abruco był to bardzo ciężki rok, jeżeli chodzi o remonty maszyn i urządzeń. Tylko w samym miesiącu lipcu wydaliśmy prawie 150 tysięcy, nie tylko na remont samochodów, które śmieci zbierają, ale również na zastępstwo, czyli wynajem innych samochodów, żeby przesunięć w odbiorze odpadów nie było. Na dzisiaj dysponujemy samochodami kilkunastoletnimi i biorąc pod uwagę przyszłość, czyli już rok 2017, jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na 3-2 w zależności od napraw, które w tej chwili jeszcze prowadzimy na samochodach, które posiadamy. Samochody, ale nie będą to niestety samochody nowe, bo to przekracza nasze możliwości. Będą to samochody używane, natomiast nie starsze niż rok 2010. To oczywiście nie gwarantuje tego, że nie będzie żadnych remontów. Natomiast przebieg tych samochodów
daje podstawy do tego, żeby myśleć, że tych remontów nie będzie aż tak dużo, a już na pewno nie będą tak kosztowne, bo praktycznie w dwóch samochodach wymieniliśmy całe bloki napędowe plus skrzynie biegów. Natomiast w ostatnim naszym samochodzie, bo jest to bieżąca informacja, w związku z tym mówię o takich szczegółach, w ostatnim samochodzie okazuje się, że dzisiaj mamy ekspertyzę firmy, z którą współpracujemy, że powinniśmy całą nadbudowę na jednym z samochodów praktycznie zrobić od początku, co będzie kosztem około 90 tysięcy netto. I dzisiaj się zastanawiamy, czy to ma sens na samochodzie kilkunastoletnim. Także jesteśmy w trakcie przygotowania, praktycznie przetarg jest przygotowany, zastanawiamy się tylko, bo robimy rozpoznanie rynku, jakiego rzędu to są pieniądze, jakie samochody, czy stać nas będzie na to, żeby wziąć samochody 2 czy samochody 3, tym samym pozbyć się samochodów, które są już mocno wysłużone, jeden wyremontować jako samochód rezerwowy, żeby nie ponosić kosztów wynajmu w przypadku przestojów jakichkolwiek tych naszych samochodów podstawowych. Moim zdaniem jest to bardzo znaczący punkt w działalności firmy, ze względu na to, że robimy to kompleksowo. Ten rok 2015, kiedy uczestniczę w pracach zarządu, i rok 2016 pokazał, że koszty, które pokazaliśmy Państwu na jednym z załączników remontu maszyn i urządzeń w roku 2015, to było ponad 590 tysięcy na koszt napraw, tam tutaj nie ma kosztu zakupów czegokolwiek. I w roku 2016 już do końca września to jest ponad 480 tysięcy. To są bardzo duże ilości. Oczywiście, że nie wchodzi w te kwoty tylko i wyłącznie te duże maszyny. Natomiast remont pił i tego typu rzeczy, to wszystko się zaczyna od kwot 2-3 tysięcy złotych. Zakupy to są kwoty 10, 15, 12 tysięcy. I tak sukcesywnie wymieniamy ten sprzęt. Jest moim zdaniem coraz lepiej, informujemy o tym Radę Nadzorczą, Związki Zawodowe i Rada Pracowników plus wszyscy kierownicy poszczególnych działów uczestniczą w jakby podejmowaniu decyzji, rozmowach o tym, w którym kierunku idziemy, jaki sprzęt naprawiamy lub wymieniamy, z tego względu, że w latach ubiegłych bywało różnie i zakupowane były sprzęty, które lub stoją nieużywane, lub totalnie się nie sprawdzają. Dla Państwa bardzo ważne chyba i dla mnie, będę to prezentował z dumą, spółka wypracowała za 9 miesięcy wynik finansowy dodatni na poziomie 70 742 zł i 21 groszy. To jest lepszy wynik od ubiegłorocznego o 55%, 55,1. Natomiast w takiej tabelce na dole to jest radykalnie lepszy. W procenty się nie bawiliśmy, bo by wyszły jakieś kuriozalne 2000%, lepszy od roku 2014, ponieważ w tym roku, we wrześniu roku 2014, wynik finansowy firmy to był minus 1 324 590 zł. Z czego to wynika? Bo to tutaj jakby nie ma cudów, bo jak Państwo popatrzycie na tabelę, którą tutaj przedstawiliśmy Państwu w ubiegłym tygodniu, to przychody wręcz zmalały. Natomiast myśmy, tak jak mówiłem w marcu, wrzucili sobie ostrą dyscyplinę, jeżeli chodzi o koszty. I co prawda o 3,2% w sumie za 9 miesięcy mamy mniej przychodów, natomiast koszty są mniejsze o 3,4, co w skali, przy skali 10 milionów, to daje ten pozytywny wynik finansowy. Jeżeli Państwo mnie spytacie, jak będzie wyglądał plus minus wynik finansowy na koniec roku, to ja sobie nie wyobrażam, że on będzie ujemny, pomimo tego, że wpłaciliśmy zaległości na poziomie 300 tysięcy, gdyby tego nie było, to ten wynik byłby znacznie lepszy. Natomiast to jakby mocno wpłynęło na płynność finansową. Wynik finansowy przy tym funkcjonowaniu spółki jest moim zdaniem rzeczą wtórną, jeżeli chodzi o to, co robimy na co dzień, jeżeli chodzi o remonty i jakby zdobywanie zamówień, bo tutaj jest radykalna poprawa i to nie jest tylko moje zdanie, ale zdanie, które artykułują przedstawiciele związków zawodowych i Rady Pracowników. Ważne jest to, jak Państwo popatrzycie, bo dostaliście Państwo do ręki to narzędzie, które mówi o poszczególnych miesiącach, że no są miesiące, gdzie ten wynik finansowy jest ujemny. Natomiast chcę powiedzieć, że jeszcze raz i to bardzo podkreślić, płynność finansowa od stycznia do dzisiaj nie była zagrożona ani przez moment, tak jak to było w roku 2015. Nie widzę jakby momentu, żeby to zagrożenie płynności było pomimo zapłacenia zaległości tych 300 tysięcy. Poziom
Własnych środków finansowych na dzisiaj to jest około tam 1 200 000 zł, czego ani w ubiegłym roku, ani 2 lata temu już nie chcąc nawet wspominać, nie było. Dzisiaj patrzymy spokojnie w przyszłość. Mamy należności przeterminowane, ale to jest znikomy procent. Nie martwimy się, bo są to należności wynikające z umów z poważnymi firmami. To jest kwestia tylko jakiejś tam czkawki zatorów płatniczych, natomiast to będzie uregulowane z odpowiednimi odsetkami za spóźnienie. Także podsumowując, bo odrębnym wątkiem jest to, co dzieje się w firmie, a co będzie dotyczyło roku 2017, to po pierwsze remontujemy sprzęt, urządzenia i maszyny w znacznej wartości, bo w przeciągu roku to będzie około na pewno ponad 1 000 000 zł, to jest znaczna wartość. Po już tych 1,5 roku widzimy, że same remonty wystarczają i robimy to na bieżąco, chociażby żeby nie było przesunięć w realizacji robót. Natomiast jest konieczność zapotrzebowania i zaopatrzenia się w sprzęt nowszy, bo na nowy nas w tej chwili nie stać. I tak jak tam jako małą dygresję podałem, już w tej chwili posiadamy dwie nowe używane, dwie nowe w sensie naszego posiadania koparki. Są to dwie koparki, które przepracowały nie więcej niż 2000 motogodzin, czyli ktoś, kto jakby pracuje na takich koparkach, to praktycznie wie, że prawie folia w środku jest, tym bardziej, że jedna z nich była koparką prezentacyjną. Koparek sprzedawać starych nie będziemy, będziemy je remontować. Uważamy, że jeżeli już na dzisiaj mamy prawie 8 milionów złotych w tej części budowlanej zamówień na rok 2017, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać te stare koparki z mniejszą intensywnością, być może zatrudniać ludzi, ale sukcesywnie w miarę pozyskiwania drobniejszych zleceń z przetargów bieżących, bo przecież to, że mamy takie duże zlecenia na rok 2017, to nie mówi o tym, żebyśmy nie próbowali wygrywać. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy zatrudniali ludzi. A jeżeli będziemy wygrywali, to na pewno, bo praktycznie pracownikami, które w tej chwili, których w tej chwili posiadamy, no to można powiedzieć, że 70-80% wszystkich prac i przychodów na rok przyszły moglibyśmy tylko wykorzystać do takiej części. Jeżeli chodzi o rok 2017, to nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że przymierzyliśmy się i rozmawialiśmy o tym, nie tylko częściowo, bo Państwo wiem, że też rozmawialiście, ale rozmawialiśmy w firmie, co zrobić, jak zrobić, żeby było dobrze, jak zrobić, żeby być może nie było gorzej, a nie dobrze, bo część odpadów, część śmieciowa, rok 2015 to jest strata rzędu kilkuset tysięcy złotych w ramach jednego działu w spółce Abruco. Rok 2014 to są podobne pieniądze, rok 2016 nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo roku jeszcze nie zamknęliśmy, a tutaj są te dane, które Państwo macie, to są dane zbiorcze za całą firmę. Natomiast zastanawiamy się, co zrobić, żeby tej części śmieciowej tak zwanej u nas nie zarzucać innymi gałęziami naszej spółki. I dwa, jak zorganizować to, żeby to dobrze funkcjonowało w świetle nowej ustawy. Spółka posiadała spółkę ze 100% własnym udziałem, spółka AEKO, o której Państwo wcześniej słyszeliście, jako spółka, która jakby dzięki spółce Abruco musieliśmy uregulować te zaległości finansowe, natomiast ona była postawiona w stan likwidacji, ja nie pamiętam, chyba wrzesień roku 2015. Decyzją walnego zgromadzenia, którego reprezentantem jest pan burmistrz Kurzel, na wniosek zarządu podjęliśmy decyzję, żeby ta spółka AEKO dalej istniała i żeby ten stan likwidacji, jakby znieść ten stan likwidacji. Do czego to nam jest potrzebne? Być może do tego, żeby spełniać wymogi nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast po pierwsze, funkcjonowanie musi odbywać się prawidłowo, a nie tak jak w latach 2011-2012, tak żeby nie było zaległości publiczno-prawnych, jeżeli chodzi na przykład o ZUS. Odbyłem pierwsze spotkanie ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników, ponieważ pewnie głównie będzie dotyczyło zmiany miejsca zatrudnienia ze spółki Abruco do spółki. Na pewno nie AEKO jako nazwy, zastanawiamy się nad innymi nazwami, żeby to się źle pracownikom i społeczeństwu nie kojarzyło.
i jakby ze wstępnego spotkania ze związkami zawodowymi, ze wstępnego spotkania z całą załogą, czy z załogą, która w tym spotkaniu mogła uczestniczyć, nie odniosłem wrażenia i nikt nie wyartykułował, że jest to jakiekolwiek zagrożenie, wręcz przeciwnie, jeżeli te działania zarządu spółki powodują, że utrzymane będą miejsca pracy i efektywnie wykorzystane urządzenia i maszyny w całej spółce, a nie będzie inwestora zewnętrznego w postaci chociażby 0,5% jakiegoś inwestora, udziałowca zewnętrznego, prywatnego, to ja nie słyszałem jakichś głosów sprzeciwu, co miało dla mnie znaczenie w kontekście przejścia i zmiany warunków pracy i zmian jakby umowy do spółki, do nowej spółki, córki spółki Abruco. Najprawdopodobniej rozmawiamy, żeby to była spółka o nazwie Abruco Plus, tak żeby każdy wiedział, że to jest spółka córka, żeby wiedział, że to jest jakby łączna niemalże grupa. I najważniejsze z punktu widzenia pracowników i pracodawcy to układ zbiorowy, który obowiązuje w spółce Abruco, obowiązywałby w 100% z tymi samymi uprawnieniami i przywilejami w spółce Abruco Plus. To jest oczywiście śpiew przyszłości, rok 2017, już w tej chwili są zapowiedzi parlamentarzystów o kolejnej nowelizacji ustawy. Sprawia nam ta restrukturyzacja olbrzymi kłopot, natomiast na pewno będzie skuteczna, z tego względu, że robimy to własnymi siłami i tylko akty notarialne, które będziemy musieli ewentualnie podpisywać, będą jakby tym kosztem zewnętrznym. Tego rodzaju restrukturyzacje powołania spółek w kontekście tak dużej części przedsiębiorstwa z reguły robione są przez podmioty zewnętrzne, kosztują kupę pieniędzy. Natomiast my na pewno zrobimy to w ramach własnych obowiązków i ewentualnie nagród pod koniec roku w przypadku skuteczności dla poszczególnych pracowników. To tyle. Czekam na pytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Proszę bardzo, radny Orzeł. Wysoka Rado, ja powiem konkluzję. Ewentualnie będzie zapytanie na koniec. To znaczy, no, rozmawiałem bezpośrednio oraz telefonicznie z Grzegorzem Matuszczykiem, wielokrotnie, czy z Tomkiem Chapaniukiem, z panem prezesem. Zawsze jak się umawialiśmy, to zawsze zachorował, ale rozmawialiśmy telefonicznie. I nie tylko o sprawach, o których prezes tutaj mówił, rozmawialiśmy również w temacie gospodarki śmieciowej. Ja się szczegółowo zapoznałem, bo pan przewodniczący dał nam również sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz za te 9 miesięcy 2016 roku. Pewnie nie w szczegółach, szereg tematów jest innych, to może będzie okazja spotkania się w spółce Abruco. I w świetle tego, co pan prezes powiedział, oceniam pozytywnie zmniejszenie kosztów, o których mówił, to jest akurat istotne. Utrzymanie zatrudnienia, właściwie nie uległo ono zmianie. Życzyłbym, żeby trochę więcej było na tych etatach, a mniej było tych na umowę zlecenie, ale to jest porównywalne w latach 2014-15 i 2016. Oceniam pozytywnie, bo zawsze mankamenty można znaleźć, realizację gospodarki śmieciami albo czystości miasta w 2000, teraz w lecie tego, w tym roku. Mam nadzieję, że spółka będzie śmiecie wywoziła akurat od nas, czego życzę po ustaleniach z panem burmistrzem. I mimo czasami przy moich bardzo trudnych pytaniach, czy nawet kontrowersyjnych, ale prezes się na to nie obrażał, prawda, ja też nie, na szereg rzeczy oceniam całość pozytywnie i kibicuję, bo wierzę, że ten zysk będzie netto na koniec roku 2016 większy i pomocny zarówno dla załogi, jak i dla tych zadań, które są bardzo trudne na rok 2017. I tego życzę. Czy pan prezes planuje podwyższanie kwalifikacji swoich pracowników? To wchodzę na moje podwórko w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To jest fundusz nie dla osób bezrobotnych, ale jest czasami dylemat, że kogoś chce zwolnić, bo on nie ma kwalifikacji.
A ja mogę te kwalifikacje komuś zmienić lub podnieść, a środki mają być w przyszłym roku ku zadowoleniu akurat firmy, a dla mnie też, prawda, raczej, bo to są firmy z naszego terenu, a Władysławowo jest mi szczególnie akurat znaczy bliskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Oczywiście my musimy zrobić sobie taki katalog naszych potrzeb. No na dzisiaj ja nie mam w głowie tego, co chcielibyśmy z poszczególnymi pracownikami zrobić. Natomiast podniesienie kwalifikacji chociażby z tego względu, że już dzisiaj potrzebujemy więcej operatorów koparek, tak, więcej kierowców z poszczególnymi kategoriami. Jeżeli tego będzie mogło dotyczyć to dofinansowanie, to jak najbardziej tak. Natomiast ja nie mam w głowie I szczerze mówiąc, czym innym dzisiaj się zajmuję, ale będę do tego przygotowany i bardzo będę wdzięczny za takie spotkanie, jak już będę gotowy do rozmowy, bo na dzisiaj nie jestem przygotowany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Dziękuję, nie widzę. Dziękuję panu prezesowi za informację. Przeszliśmy do punktu trzeciego. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych i za Radę Miasta, pozwólcie, że odczytam. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzie Gminy informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych. Informuje Radę, że wszyscy radni Rady Miejskiej Władysławowa złożyli oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznań podatku PIT o wysokości osiągniętych dochodach w 2015 roku. W wyniku analizy merytorycznej oświadczeń majątkowych nieprawidłowości nie stwierdzono. W przypadkach, w których wstępnie zaistniały wątpliwości o charakterze formalnym bądź merytorycznym, zostały one usunięte z udziałem zobowiązanych podczas składania oświadczeń. Jeden egzemplarz każdego oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudzień 2015 został złożony osobiście w dniu 24 maja 2016 roku do Urzędu Skarbowego w Pucku, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób zobowiązanych. Ponadto za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej przyjęto dwie korekty oświadczeń majątkowych, które przesłano właściwym organom. Wszystkie oświadczenia radnych siódmej kadencji Rady Miejskiej Władysławowa za rok 2015 zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego do dnia 30 maja 2016 roku. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie uzyskano z Urzędu Skarbowego w Pucku informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej Władysławowa. Podpisał przewodniczący Rady Stefan Klein. I teraz proszę panią sekretarz na dalszy ciąg. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, na tej samej podstawie, czyli na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz Władysławowa w terminie do 30 października każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej informacje o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych oraz działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami. Informuję Radę Miejską, że w imieniu burmistrza, że wymagane przepisami prawa oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2015 złożyły wszystkie osoby do tego zobowiązane, to jest zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Łącznie było to 28 osób. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. W wyniku analizy merytorycznej oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W przypadkach, w których wstępnie zaistniały wątpliwości o charakterze formalnym bądź merytorycznym, zostały one usunięte z udziałem zobowiązanych.
Następnie oświadczenia majątkowe zostały przekazane do właściwych urzędów skarbowych, to jest do Urzędu Skarbowego w Wejherowie oraz w Pucku. Wszystkie zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Informuję również, że w dniu 5 października burmistrz otrzymał analizę przesłanych oświadczeń z Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Urząd Skarbowy stwierdził uchybienie w jednym oświadczeniu majątkowym. Uchybienie to nie kwalifikowało się do wdrożenia postępowania kontrolnego. Jednocześnie informuję, że burmistrz Władysławowa złożył oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie wojewodzie pomorskiemu. Pismem z dnia 24 października wojewoda pomorski wniósł o skorygowanie złożonego oświadczenia majątkowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, czy ktoś chce zabrać głos? Radny Glembin, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, mili goście. Pozwolę sobie tutaj wynotować na kartce, które przekażę później tutaj na ręce Pana Przewodniczącego, tak? Pierwsze pytanie dotyczy, brzmi w następujący sposób. W jakim terminie bez dodatkowych nakładów finansowych firma Strabag wykona należycie nawierzchnię asfaltową na ulicy Bohaterów Kaszubskich? Z tego co mi wiadomo, zostało to zrobione nie tak, jak oczekiwało to tutaj zarząd osiedla Szotland. W ogóle tak krótko mówiąc niedbale i trzeba to poprawić jeszcze raz. Następne pytanie. Na jakim etapie są prace dotyczące ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego WCH2 we wsi Chałupy w gminie Władysławowo? Nadmieniam, że jedną z pierwszych uchwał obecnej Rady Miasta była właśnie zmiana planu zagospodarowania wsi Chałupy. Chodzi tutaj o to, że ten plan pozwoli nam na konkretny rozwój naszej miejscowości. Jak ja Państwu wiadomo, nie ma możliwości rozwojowych w sensie wydłużenia zabudowań, ale tam były złożone wnioski odnośnie wysokości, no, były złożone wnioski dotyczące zmiany tego planu. I chciałbym tutaj zaapelować, żeby wziąć pod uwagę, żeby w pierwszej kolejności oprócz tych takich powiedzmy spraw strategicznych też dokonać właśnie tego planu i żebyśmy go mogli przed upływem naszej kadencji jeszcze zatwierdzić. Kolejne pytanie. Jakie ustalenia są dziś wiadome na temat przebiegu rurociągu gazowego, który ma przebiegać z firmy wiertniczej, firmy Petrobaltic wzdłuż ulicy Bohaterów Kaszubskich? Dotyczy to konkretnie dzielnicy Szotland, bo myślę, że tutaj już coś wiadomo na ten temat. No, jak Państwu wiadomo, najważniejszy jest tutaj czynnik ludzki, a więc musi to być zgodnie z oczekiwaniem społeczeństwa i tak dalej. I ostatnie pytanie. Czy już coś wiadomo na temat ustalenia spotkania firmy GenGas z władzami miasta Helu, Jastarni oraz Walsowowa? Ja na ostatniej sesji prosiłem o takie spotkanie, żebyśmy ewentualnie ustalili, jakie są szanse realizacji tego gazociągu, bo mieszkańcy Chałup też liczą, że kiedyś się doczekają tego gazu w Chałupach. No i dotyczy to jeszcze też pól biwakowych, bo to nie jest tylko sprawa Chałup, ale pól biwakowych, no i całej magistrali helskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Budzisz. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Moje pytanie dotyczy dojazdu do naszej gminy od strony zachodniej, to jest do miejscowości Karwia, Ostrowo czy Jastrzębia Góra. A konkretnie chodzi o to, że jadąc z Redy drogą 216 w kierunku do Władysławowa, w miejscowości Celbowo przed zjazdem na Połczyno był drogowskaz, na którym widniał napis Karwia 22 km. Zostało to celowo postawione, żeby w okresie letnim odciążyć te pojazdy, ci wczasowicze, którzy chcą jechać do Karwi, Ostrowa czy Jastrzębiej Góry, no mieli jechać skrótem przez Połczyno, no żeby nie blokować drogi. Obecnie no, zniknął ten drogowskaz, nie ma tego, nie wiem, czy to komuś przeszkadzało, czy jakieś lobby tym rządzi, nie mam pojęcia. Być może udałoby się w tej materii coś zrobić. I drugie pytanie, no wielkim problemem naszej gminy
w prawie całej jej rozciągłości jest zły stan drogi wojewódzkiej 215. O tym wszyscy doskonale wiemy, w szczególności od Władysławowa do Karwi. Czy pan burmistrz może nam, nie wiem, przekazać jakieś informacje w tej sprawie dające nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Proszę, radny Orzeł. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Zrobiłem objazd dzisiaj po terenie akurat Władysława. Do Karwi nie dojechałem, tam tylko mam informację, że poprawki przez firmę Strawak nie zostały zrobione. Również ulica Błękitnej Armii, czy też Halera. Natomiast byłem na ulicy Bohaterów Kaszubskich, o których Antek mówił, zrobiłem zdjęcia. To jest masakra, nie? Znaczy z tamtej ulicy po wykonaniu tego remontu, który był w ubiegłym roku pod koniec, był lepszy niż po dokonaniu tych poprawek. To, co te dziury akurat zaklejono niektóre, to można tam pojechać zobaczyć. Część jest, asfalt usunięty i są dziury, stoi tam teraz po tych opadach woda. Ja o tym mówiłem, że jak będą warunki trudne pogodowe, może być różnie. Na dodatek na poboczu to tego asfaltu, takie góry tam akurat są, to tego też nie zdążyli wywieźć. Ja się spotkałem, czy rozmawiałem z mieszkańcami przy ulicy Bohaterów Kaszubskich i powiedzieli krótko, nasi Kaszebi, że jakby to robiła Abruko, to by było lepiej wykonane. I pewnie mają rację. Pewnie mają akurat znaczy rację. Proszę pojechać, prawda, za co? Ja wiem, że to jest w ramach Rejkońmi, prawda, znaczy, no, że urząd będzie tego pilnował. Ale na co się wydaje akurat znaczy pieniądze? I myślę, że łatanie teraz tego, co zerwali, to ten stan będzie gorszy niż przed w ogóle wykonywaniem jakiegokolwiek remontu na tej ulicy Bohaterów Kaszubskich. To jest jakby pierwsze. Drugie mam zapytanie. Ja nie oczekuję zaraz dzisiaj od pana burmistrza odpowiedzi, może być akurat czy na piśmie, albo odpowiedź, co się dzieje między gminnym Związku Zatoki Puckiej, gdzie szefuje pan Gawrych, bo jakoś zbliża się koniec roku i cisza akurat znaczy w tym temacie. Również pojawiły się spekulacje czy plotki, że cena za ścieki i wodę ma pójść do góry. Pamiętamy, co było w dyskusjach, które prowadziliśmy na początku roku. Czy takie rzeczy mają miejsce? Cieszę się, że wykonano tą część Siedleckiego. Pan burmistrz mówił, że druga część będzie w marcu. Ja dzisiaj tam jechałem, prawda, ten kawałek między siecią 34. Do tego, jakby dało radę, to można się zastanowić, to ta obwodnica byłaby idealna, bo tam są te największe dziury akurat, to w sensie wyjazdu, żeby nie jechali do Halera, tylko jechali w kierunku szkoły numer 2 lub też akurat na pocztę. Stwierdziłem, że to jest raptem 40 metrów, no może 50 metrów do wykonania, jakby takie płyty jombo się znalazły. I mam zapytanie, ile to kosztowało, to co już zostało wykonane na ulicę Siedleckiego? Oczywiście dziękuję, prawda, znaczy, że jest przetarg, prawda, na wykonanie ulicy Kochanowskiego. Będę się przypominał z ulicą Orzeszkowej, prawda, czy jest pełne zabezpieczenie środków, prawda, bo do końca tego miesiąca ma być podpisana umowa z wykonawstwem do któregoś akurat znaczy grudnia i jednocześnie akurat znaczy dziękuję, że część oświetlenia w świetle tego przetargu, o którym mówiła pani sekretarz, zauważyłem dwie moje ulice z naszego osiedla. Pan przewodniczący samorządu też słuchał, że ma być część wykonana oświetlenia przy ulicy Modrzewskiego i Dąbrowskiej. Dziękuję. Dziękuję. Tylko jeszcze dodam do tego informację do ucha zastępcy burmistrza, że w dniu wczorajszym w ciągu 15 minut spod sieci 34 Siedleckiego do niemianowanej do szkoły podstawowej w tym kierunku przejechało 18 samochodów. Ludzie uciekają, z generała Halera nie wjeżdżają, tylko tędy sobie wyjeżdżają w stronę obwodnicy, w stronę ronda, przepraszam. Także jest tam ruch. Także to, co burmistrz mówił, że w lutym, w marcu dokończymy ten pierwszy etap, to nas bardzo cieszy i Dorotę szczególnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego punktu.
podjęcie uchwał w sprawach i sprawy finansuje. Zapraszam skarbnika miasta, panią Elżbietę Janusz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Władysławowo na lata 2016-2028. W uchwale nr 17/182/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Władysławowo na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2028 załącznik numer 1 zastępuje się załącznikiem numer 1/10 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik numer 2 zastępuje się załącznikiem numer 2/10 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chciałam nadmienić tutaj w tej uchwale, że w wykazie przedsięwzięć dopisuje się następujące kwoty do inwestycji. 750 tysięcy złotych w roku 2017 do inwestycji PT i rozbudowa szkoły podstawowej w Chłapowie. 213 tysięcy złotych w roku 2017 PT i przebudowa szkoły podstawowej w Karwi. 60 tysięcy złotych w roku 2017 PT i przebudowa odcinka ulicy Jachtowej we Władysławowie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, radny Orzeł. Ty nie oddawaj tego mikrofonu już. Panie Przewodniczący, przepraszam, ale no, z racji, prawda, i bycia w Komisji Rewizyjnej, to wypada mi zadać akurat, znaczy zapytania, bo prawda, znaczy w sensie opinii to odpowiedzialność za wykonanie budżetu zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym biorą również radni. A już samo wykonawstwo to pan burmistrz ze swoimi służbami. Niezależnie od stanowiska, które było, ja sobie obliczyłem, że z 64 pozycji akurat, które są w UPF-ie, w cudzysłowie akurat, znaczy zdjęto, prawda, znaczy, bo niektóre całkowicie, prawda, no, ale termin realizacji był w 2016, niektórych część 43 pozycje. To jest 2/3. Kwota prawie, że 4 miliony złotych. Bardzo późno akurat, znaczy, to dokonujemy. W toku wcześniejszych spotkań i rozmów, które były przedstawione przez pana zastępcę burmistrza i panią Wiesię, nie do końca akurat, znaczy, zostałem przekonany w kontekście takiej sytuacji. Mało tego, że jeśli jakieś akurat no, konieczne akurat rzeczy miały miejsce, to może można było zrealizować co innego, ale to, co prawda, znaczy teraz nie dało przenieść w nowy budżet 2017 roku. Teraz oczywiście przechodzą te środki, bo w tej rezerwie, którą tam państwo macie przy budżecie, którą pani skarbnik będzie przedstawiała, jest to 4 miliony, bo tam jest 5 milionów 900 tysięcy. Także to nie jest, to jest jakby rzeczywista, ale to są środki, które przejdą z tego roku. To jest, no, rodzi się pytanie, prawda, czy aby za dużo pewnych przedsięwzięć pan burmistrz sobie na głowę nie bierze, to mówię w sensie z troską, pan nie jest jakimś akurat ten, bo mówimy, żeby były te wnioski w szufladach niektóre, ale tutaj terminy nikt nie narzucał. Myśmy podejmowali w trudnej czy w ostrych dyskusji na początku, kiedy zatwierdzaliśmy plan, no jako Rada, co się pokłóciliśmy w niektórych kwestiach, a teraz to jakby akurat znaczy jakby przechodzi, a może te przedsięwzięcia, które nie przeszły, mogły być zrealizowane wcześniej,
Może by się udało, ja zakładam, i obiektywne przyczyny, ale nie ze wszystkimi się zgadzam, że wszystkie były obiektywne. Teraz, prawda, pani skarbnik przeczytała te dwie rzeczy, właściwie trzy. Przebudowa szkoły w Karwi, o tym akurat właściwie o wszystkim dyskutowaliśmy. Ale prawda, podejmowaliśmy decyzję o milionie złotych na szkołę w Chłapowie. Przecież nikt inny, ja, prawda, czy inne osoby, nawet był duży spór, tak to już będzie akurat, koniec. W toku przetargu, bo on nie jest tajemnicą, bo to przecież można ze strony akurat, ściągnąć. Były dwie firmy, nie wiem, czy kosztorysy są robione akurat, nie tak te hipotetyczne, prawda, które mają być jakąś przesłanką do przetargu, bo jeden z wykonawców dał 1 700 000, drugi 1 900 000. No gdybym ja dołożył te 750, to tak jakby te 750 do tego, który miał niższą akurat cenę, może trzeba by było kolejny przetarg ogłosić. Na ulicę Jachtową kosztorys ten wstępny był na 374 tysiące. Rada zabezpieczyła 400 tysięcy. Teraz mamy dopisać 60 tysięcy. No tam też było dwóch wykonawców, jeden za 433 tysiące, bo nie będę wymieniał, bo to, prawda, żeby jakieś tutaj akurat reklam akurat nie robić. Wszyscy wiedzą, mogą do tego akurat zajrzeć. A drugi na 456, mniej więcej tyle pamiętam. Czyli jak do tych 374 dodam te 60, to tak jakby pod tego akurat wykonawcę było. Ale czy tędy jest droga, czy nie należało go szukać? Ja patrzę w trosce o budżet i prawda, się zastanawiam w kontekście, bo poprawki my możemy akurat podejmować. Natomiast w roku 2017 przyjdzie akurat oceniać również pracę pana burmistrza, zarządu i tak dalej. Także istotne, prawda, istotny, robimy krok w tył w stosunku do pierwotnego budżetu, który Rada zatwierdziła do wykonania przez pana burmistrza. Stąd, prawda, ja nie mogę akurat głosować za przyjęciem akurat takiej akurat uchwały i stąd wniosłem, przepraszam, że takie szerokie zastrzeżenia czy uwagi, a wszystko jest, wola każdego jest akurat indywidualna. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, burmistrz Kamil Pach. O, rozgrzał się. Więc krótko. Ja nie będę tutaj ponownie analizował tych zmian, które dokonaliśmy po w sumie ocenie, tak, tej realności inwestycyjnej, którą Państwu szczegółowo przedstawiliśmy z panią kierownik i też była ona też omawiana na tych komisjach sesyjnych ostatnich. Jeżeli chodzi o to, co pan Zygmunt poruszył, jakby to te uzupełnienia, czy wprost jakby pod kogoś wydedykowane kwoty, to drodzy Państwo, są zabezpieczenia właśnie środków finansowych, żeby te zadania zrealizować w myśl tych przetargów, które są z rozeznania rynkowego tak zwanymi brakami finansowymi. No proste, możemy cofać się do ponownego przetargu, do analizy rynku, ale skoro mieliśmy ten tryb zamówienia publicznego, są to wartości kosztorysowe wyższe i to ta odpowiedź rynku jest w stosunku do kosztorysów niższa. No możemy w nieskończoność ogłaszać przetarg, unieważniać ze względu na brak środków, no ale Państwo też poniekąd nas rozliczacie z tych zadań i tutaj, no przecież o ile mnie Pani się nie myli, to głównym problemem też dziś było właśnie na naszych komisjach inwestycyjnych, tych ostatnich, ten problem wykonania właśnie i nierealności wykonania pewnych zadań w roku bieżącym, a my zabezpieczamy te środki właśnie po to, żeby te zadania, które są w budżecie, które są inwestycjami planowanymi, żeby one miały miejsce w ramach podpisania umów. Jeżeli po zwiększeniu środków taka sytuacja zapadnie Państwa decyzja, to tutaj będzie można te zadania realizować. Czy to jest drogo, czy to jest tanio? No po to jest przetarg, to jest najlepsza forma rozeznania rynku. No my nie mamy wpływu na te oferty przetargowe i też nie mamy wpływu na jakby tutaj przewidywanie, ile ofert wpłynie, czy one będą po ponownym ogłoszeniu lepsze, gorsze. Dodam tylko, że podjęliśmy taką próbę
próbę ratowania elewacji frontowej i od wakacji w Frumie trzykrotnie ogłaszaliśmy zapytania ofertowe na takie szybkie naprawienie elewacji na froncie budynku i każde ogłoszenie powoduje, że oferta jest jeszcze większa w stosunku do poprzedniego i dzisiaj z poziomu wiedzy żałuję, że w sierpniu nie podjęliśmy decyzji, bo pierwsza oferta była 50 tysięcy, wydawało nam się bardzo drogo. Dzisiaj one sięgają 120 tysięcy i ten pierwszy oferent już się nie zgłasza, ponieważ gdzieś tam pewnie ma umowy, zobowiązania, więc nie jest zainteresowany. Tak to wygląda. No drodzy Państwo, no to jest nic innego jak właśnie zabezpieczenie tych środków finansowych na realizację tych trzech zadań. Jeżeli chodzi o szacowanie i ewentualnie te brakujące kwoty, no to na poziomie planowania budżetu i wskazywania tej inwestycji nie mamy projektu i kosztorysu. No niestety, tutaj niestety też nie można się wstrzelić i to są projekty branżowe i kosztorysy i one wykazują te wartości, a te przetargowe są poniżej tych wartości kosztorysowych. To tyle, jeżeli jeszcze jakieś uzupełnienie by było. Pani dziękuję bardzo. Jeszcze pani Wiesia. Ja tak? tylko uzupełnienie, króciutko. Pan burmistrz powiedział, nie znamy oczywiście. Poza tym wszyscy chcą, żeby ten budżet się jakoś dopiął i tak naprawdę te kwoty są sztuczne i jak widzimy wielokrotnie do zadań trzeba pieniędzy po prostu dokładać. Oczywiście w przypadku wszystkich tych trzech postępowań przetargowych, które w ostatnim czasie zostały rozstrzygnięte, wartości kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji, która w niedawnym czasie została też opracowana, uzyskano te dokumentacje wszystkie, pozwolenia na budowę. Nie znaliśmy tego na etapie planowania budżetu na 2016 rok. Są wyższe od złożonych ofert, tak? Są wyższe, powtarzam, kosztorysy inwestorskie i zabezpieczenie środków nawet nie było na poziomie 70%. Generalnie planujemy około 70%. Tutaj tak nie było. Jeżeli chodzi na przykład o ulicę Jachtową, nie wiem skąd tutaj pan Zygmunt mówił o kwocie 370 tysięcy. Wart kosztorys inwestorski jest około 600 tysięcy złotych, więc nie wiem skąd ta kwota 370 tysięcy. Tyle my zabezpieczyliśmy, tyle my mamy dzisiaj w budżecie. 400 tysięcy. Tak, ale a koszt dokumentacji projektowej? Rozumiem. Trzeba odjąć i na roboty zostało 470 tysięcy i taka kwota jest w postępowaniu przetargowym pokazana, jaką na tą chwilę zamawiający zapewnił. Natomiast oferty są takie, jakie są. Żeby wybrać ofertę, żeby móc zrealizować, trzeba dołożyć kolejną wartość. Tu jest w tym wypadku 60 tysięcy złotych. Wręcz powiem Państwu, że nawet dzisiaj z panią Basią, jak otwieraliśmy kolejne oferty na Karwie, aż wstyd czasami przed tymi wykonawcami powiedzieć, wiedząc, że Karwia była na ponad 400 tysięcy złotych, wartość kosztorysowa, a ja muszę odczytać, że my zabezpieczyliśmy 123 tysiące złotych. 30% wartości kosztorysowe, no to aż wstyd jest czasami taką kwotę podawać. A te kwoty zabezpieczamy takie wszyscy razem, bo my je gdzieś tu planujemy, państwo je akceptujecie, po to, żeby tyle tych zadań się znalazło w tym zadaniu, w tym budżecie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Ad vocem rozumie Zygmunt, tak? Znaczy to tłumaczenie do końca nie przekonuje, bo to jednak, owszem, gdzie są pieniądze, ale to w toku przetargu, po otwarciu, pani przewodnicząca komisji przetargowej, czyli pani kierownik, na sfinansowanie jest 374 tysiące, mówi. No. Czyli ja bym wolał, żeby bardziej urealniony, prawda, może nie do końca był kosztorys inwestorski i my byśmy mogli być do tego poinformowani. Ba, jeśli chodzi o kwotę na remont szkoły w Chłapowie, no to to jest blisko 100% więcej niż zabezpieczone akurat, znaczy środków. No, to jest, prawda, no, czytałem, przy tej akurat, znaczy rozbudowie. To prawda, znaczy, i była mowa, że 1 000 000 złotych to już wystarczające i nic więcej nie będzie, bo tyle pieniędzy w tą szkołę już akurat znaczy włożono, gdzie potrzeby, podejrzewam, innych szkół mogą być akurat znaczy większe. To są kwoty istotnie akurat, no, no, które urząd, mając fachową kadrę, jest w stanie przewidzieć przed przetargiem. Dziękuję bardzo. Burmistrz. Nie wyłączajcie tych mikrofonów. O, już teraz. Szanowny kolego Zygmuncie w Orzeł, tutaj uważam, że odpowiedź zastępcy i pani kierownik referatu gospodarki komunalnej, która się tymi inwestycjami zajmuje, jest właściwa. Drodzy Państwo, jeżeli byśmy mieli opierać tworzenie budżetu na wartości kosztorysowej, to tych zadań byłoby 50% mniej. Jeżeli byśmy tych zadań do budżetu nie wprowadzili,
to nawet jakbyśmy znaleźli kolejne pieniądze po rozstrzygnięciu przetargu z oszczędności, to musielibyśmy wprowadzić te zadania, które już teraz mamy tutaj wprowadzone w tym budżecie na nowo i dopiero od tego momentu zaczęlibyśmy proces projektu pozwoleń na budowę. To działanie tutaj, które referat prezentuje i to, które tutaj wspólnie z Państwem uzgadniamy, powoduje, że my na początku roku budżetowego, przy Państwa zgodzie, przy zatwierdzeniu uchwały budżetowej na rok kolejny, już referat w kolejce kładzie wszystkie inwestycje i uzgadnia je. I ostatnio mieliśmy dużo dyskusji również za Państwa udziałem, jak to niedługo, niektóre projekty długo trwały i zadania. Tak, drodzy Państwo, ten proces projektowania, pozwolenia, często raporty o działaniu na środowisko, często jakieś zwolnienia, trwają niekiedy rok, niekiedy dwa lata. I pamiętam również jako Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, również zależało mi na zrealizowaniu jednej z ulic okręgu, który reprezentowałem, i były przesunięcia o kolejne dwa lata. Trudno, musi być pozwolenie na budowę. Kolego Zygmuncie Orzeł, no wielokrotnie o tym mówisz, szanujmy prawo, jesteśmy dwa razy teraz bardziej dokładni, jeśli chodzi o każdą procedurę, ponieważ ich pytań jest bardzo dużo i staramy się, żeby było wszystko od A do Z. Ale tak jak wspomniałem, te projekty trwają bardzo długo i musimy wprowadzić więcej zadań tych budżetowych, nawet czasami zaniżając o kwotę, żeby Państwo jak kolejny rok przyjdzie do tworzenia, żebyśmy byli już przygotowani, żebyśmy mieli pozwolenie na budowę i żebyśmy byli tylko uzależnieni od pieniędzy, a nie od tego, że znowu referat po 12 miesiącach musi zacząć dopiero projektować. Tak to niestety, drodzy Państwo, wygląda i się tutaj Zygmunt z Twoją wypowiedzią nie zgadzam, tym bardziej, że szanowny kolego, miałem okazję i przyjemność z Tobą współpracować na poziomie Rady 4 lata, i mimo, że urząd cały czas tak samo funkcjonuje i ta zasada jest słuszna i ona funkcjonuje od wielu lat w Urzędzie Miejskim, to takich zastrzeżeń poprzedniej kadencji z Twoich ust nie słyszałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz ad vocem, tak? Nie zamierzamy się akurat znaczy kłócić. Znaczy tak dużej sytuacji w kontekście tego podsumowania na końcu nie było akurat znaczy za kadencji pana Adama Drzeżona. Jak również nie chcę tutaj gloryfikować, akurat znaczy pani burmistrz Grażyny Cern, gdzie pan burmistrz był wtedy szefem komisji budżetowej i mogę też odbić piłeczkę i też nie zauważał akurat znaczy pewnych rzeczy, prawda, który jest. Natomiast prawo burmistrza jest bronić akurat znaczy pracowników. A ja twierdzę, może jest źle zorganizowana akurat znaczy praca i można było niektóre rzeczy zrobić inaczej i lepiej albo szybciej. Ponadto mówiłem, albo mi się nie słucha, że można było te pieniądze, które teraz przechodzą, akurat wykonać, pamiętając, że te inwestycje wykonamy w 2017 roku i weźmiemy je do budżetu, ale coś, co by było łatwiejsze, wykonać w tym tu roku. Tego nie wykonano. No, na przykład dywaniki w szkole akurat, znaczy w Jastrzębie Górze, o które tutaj akurat no, radny Kamiński akurat znaczy walczy. Może trzeba było tak zrobić. Także myślę, że nie będziemy odbijać piłeczki. Ja się przedstawiłem swoje stanowisko, z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, pracę wszystkich szanuję, ale może trzeba usprawnień w urzędzie, prawda? No, prawda, znaczy pan burmistrz mówi o poprzedniej kadencji, ale ja też pamiętam, że hasło tej kadencji ma być pozytywne zmiany i kibicuję akurat, znaczy tym, bo wielokrotnie powiedziałem, że to, co jest pozytywne, to będę kibicował akurat, znaczy do końca. Jeśli trzeba krytykę wnosić, prawda, no między innymi merytoryczną, bo my będziemy potem jako radni podsumowywali akurat wykonanie budżetu, zadań i wszystkiego, to trzeba je odpowiednio w przód artykułować, bo rzeczy, które w mojej ocenie, może innych, są negatywne, można naprawić, a tego liczę, że burmistrzowi się uda to zrealizować ze swoimi współpracownikami. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że już na tym zakończymy. Proszę, radny Matuszczyk jeszcze. Jest tak. Szanowni Państwo, tutaj tak przysłuchuję się tutaj z boku temu wszystkiemu i uważam, że to jest w ogóle niepotrzebne. No to jest niepotrzebne. No po co dyskutować o sprawach, gdzie musimy podjąć decyzje? Czasami one są trudne i trzeba podjąć te decyzje, ale tutaj wrzucanie sobie, przepraszam za wyrażenie, pewnych rzeczy, no to nie ma najmniejszego sensu. No to zdaje mi się, że to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli chcemy zdjąć te zadania, dobra, ściągnijmy, tylko no co dalej? Jeżeli trzeba dołożyć tych pieniędzy, dobrze, dołóżmy. Jakby to była, powiedzmy, sytuacja na dzień dzisiejszy, że
zostały otwarte koperty przetargowe i okazałoby się, że chłopowo nie za milion, które mieliśmy przeznaczone, tylko by wyszło 800 tysięcy, tej dyskusji by nie było. Każdy by się cieszył. Ale jeżeli czasami są naprawdę trudne decyzje do podjęcia, no to uważam, że nie na tym rzecz polega, żeby sobie tam wypominać pewne rzeczy, tylko podejmujmy, zróbmy coś, żeby to było widoczne. Jeżeli teraz zdejmiemy Chłapowo czy Karwie, no to co dalej? Za rok staniemy przed tym samym problemem i będziemy się zastanawiać znowu co dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, tylko ci zwrócę uwagę, że nie przysłuchuję się tutaj z boku, tylko jesteś w samym środku tych wydarzeń. Dziękuję bardzo. Jeśli już nie ma uwag i pytań, przystąpimy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028? Proszę o podniesienie ręki. 13, dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto jest za? Spokojnie, pani Beato. 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I tu się zgadza. Uchwała przyjęta. Uchwała numer 30/354 na 2016. Proszę następną uchwałę. Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2016 rok. W uchwale budżetowej gminy Władysławowo na rok 2016 numer 17/183/2015 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 822 989,43, w tym dochody bieżące 74 968 576,43, dochody majątkowe 2 854 413. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 003 566,43, w tym wydatki bieżące 72 227 645,43, wydatki majątkowe 5 775 921. Deficyt budżetu gminy w wysokości 180 577 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 129 669, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 50 908. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 605 467, zgodnie z załącznikiem numer 4/7. Załącznik numer 3 do uchwały z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz numer 3/12 i stanowi integralną część niniejszej uchwały. Załącznik numer 11 do uchwały z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz numer 11/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały. Załącznik numer 12 do uchwały z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz numer 12/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Wysoką Radę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do projektu tej uchwały?
Nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Władysławowo na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uchwała przyjęta. Uchwała ma numer 30/355 na 2016 rok. 10 minut przerwy. Szanowni radni, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Chałupy dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2017 roku. Sołectwo Chałupy ponownie podjęło wniosek w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia polegającego na wyznaczeniu i urządzeniu miejsc postojowych na części działki nr 74 położonej w Chałupach przy ulicy Bosmańskiej. Zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim Rada Gminy ma w terminie 30 dni od otrzymania wniosku rozpatrzyć ten wniosek. Realizacja tego przedsięwzięcia należy do zadań własnych gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców, jest zgodna ze strategią rozwoju gminy, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Realizacja jest możliwa w ramach przyznanych sołectwu środków finansowych. W związku z powyższym projekt uchwały, który macie Państwo przed sobą, dotyczy uwzględnienia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Chałupy w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2017 rok na zadanie pod tytułem wyznaczenie i urządzenie miejsc postojowych na części działki nr 74, przepraszam, położonej w Chałupach przy ulicy Bosmańskiej. Bardzo proszę o przyjęcie bardzo. Tego projektu. Znamy projekt uchwały, był omawiany. Czy ktoś ma ewentualnie pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała ma numer 30/356 na 2016. Sprawy gospodarki nieruchomościami. Nie ma pana Tomka. Pierwszy uchwalenie miejscowego planu. Czy to będzie pan burmistrz, tak? Proszę bardzo. Pani Beatko, wołajcie pana Tomka Staszewskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3.2 w mieście Władysławowo, w gminie Władysławowo. W sumie pierwszy projekt planu miejscowego, który Państwu przedkładamy jakby po utworzeniu naszej komórki planistycznej. Projekt ten dotyczy funkcji PSZOK-u, która to dzisiaj obecnie funkcjonuje przy Abruko. W nie dość komfortowym miejscu, jeżeli chodzi o sąsiedztwo i uciążliwość dla terenów sąsiednich. My postanowiliśmy za Państwa zgodą po komisjach o lokalizacji w okolicach wysypiska śmieci i to jest plan, który wprowadza taką funkcję na tym terenie. Część planu WŻ-3, który no, obejmuje znacznie większy obszar w mieście, została wyodrębniona tą zmianą. Pozostała część oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje, zmienia się tylko ten fragment działki i będzie on miał funkcję poza dzisiaj istniejącą, czyli terenów składowo-magazynowych, dodatkowo funkcji odpadów. Dodam tylko, że proceduralnie, ponieważ nie wszyscy radni w poprzedniej kadencji mieli kontakt właśnie też z uchwalaniem planów, a ci nowi, którzy w tej chwili zasiadają też w tej procedurze, po raz pierwszy uczestniczą, więc proceduralnie, gdyby wpłynęły do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu uwagi, musielibyśmy na takiej sesji, która dzisiaj jest w przedmiocie uchwalenia planu, w pierwszej kolejności rozpatrzyć każdą uwagę z osobna. Po rozpatrzeniu tych uwag dopiero można byłoby przejść do dalszego procedowania w przypadku, gdyby wszystkie uwagi były nieuwzględnione. Tutaj tylko dodam, że plan był wyłożony zgodnie z procedurą do publicznego wglądu i do jego treści nie wpłynęły
w terminie wyznaczonym żadne uwagi. Także dzisiaj Państwu uwag nie przedstawiamy. Wobec czego można przejść od razu do przegłosowania projektu uchwał. I teraz, panie przewodniczący, chciałbym tylko, żeby pan zadecydował z państwem, czy odczytujemy całą tą uchwałę literalnie, tak jak ona się składa z części ogólnej i z części szczegółowej. Znamy treść uchwały. A czy w poprzednich kadencjach postępowaliśmy w ten sposób, że one szczegółowo były czytane na komisjach? Na komisjach. I już na sesji nie czytaliśmy literalnie całego tekstu, no bo dzisiaj mamy do czynienia z jedną kartą terenu, ale będziemy przedkładali Państwu plany, które w przypadku Jastrzębiej Góry mają sto parę stron, więc tam by się sytuacja mogła skomplikować, ale to mówię według Państwa życzenia. Przewodniczący Komisji Gospodarczej tu kiwał głową, że wszystko jest poprawnie, dobrze, także możemy. Tak więc, szanowni państwo, najważniejsze to podstawa prawna, która wynika z ustawy o samorządzie gminnym i z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i paragraf pierwszy, który mówi, że stwierdza się nienaruszalność ustaleń studium. Jest to wymóg, który Rada właśnie w uchwale w sprawie zatwierdzenia planu musi stwierdzić, czyli krótko mówiąc, ustalenia tego projektu planu są zgodne z ustaleniami studium gminy z 2002 roku. I pozostała część to już jest część szczegółowo opisująca ustalenia dotyczące tego terenu. Szanowni Państwo, proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie co do tego? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak zwanego WŻ3.2 w mieście Władysławowo. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy pan Zygmunt też był za? Budżet. Stawki. Poszło. Rozumiem, że pan Zygmunt nie był obecny. Dziękuję bardzo. Uchwała ma numer 30/357 na 2016. Dziękuję bardzo. Już oddaję głos panu. Wrócił zmiennik. Proszę pani Tomku. Dzień dobry, szanowna Rado, szanowni goście. Kolejny projekt uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gminnej o numerze 1/36 położonej we Władysławowie. Bliżej tego sitka, panie Tomku. Przy ulicy Drogowców. To jest nieruchomość, która jest oddana w użytkowanie wieczyste i użytkownik wieczysty zwrócił się o jej nabycie. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miejskiej z 30 stycznia 2008 roku Rada Miejska Władysławowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się na zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości numer 1/36 o powierzchni 303 m kwadratowe położonej we Władysławowie przy ulicy Drogowców. Księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości ma numer 32262. Nieruchomość stanowi własność gminy Władysławowa. Oddana jest w użytkowanie wieczyste. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta. Ma numer 30/358. 2.16. Proszę następną. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie z gminnego zasobu nieruchomości działki numer 255/18 położonej w Ostrowie. Działka będzie zbywana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przewidziana jest w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i zabudowę usługową. To jest dalsza konsekwencja podpisanej ugody w 2011 roku. To jest tylko jej następstwo co do regulacji stanu prawnego tej nieruchomości. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów uchwały Rady Miejskiej Władysławowa z 30 stycznia 2008 roku Rada Miejska Władysławowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się na zgodę na sprzedaż działki oznaczonej numerem 255/18 o powierzchni 506 m kwadratowych położonej w Ostrowie w gminie Władysławowo. Księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości
nieruchomości ma numer 11211. Nieruchomość będzie zbywana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osób fizycznych. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za proponowaną uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta. Ma numer 30/359/2016. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej stanowiącej ulicę Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie. Jest to część działki numer 120/16. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów uchwały Rady Miejskiej Władysławowa z 30 stycznia 2008 roku Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki numer 120/16 o powierzchni około 30 m2 położonej we Władysławowie przy ulicy Bohaterów Kaszubskich, wskazanej na załączniku graficznym numer 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości ma numer 25164. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o podjęcie przez Państwa tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta ma numer 30/360/2016. Kolejny projekt uchwały dotyczy również oddania w dzierżawie w trybie bezprzetargowym części działki numer 9 położonej w Jastrzębiej Górze, przy ulicy nad Potokiem. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miejskiej Władysławowa z 30 stycznia 2008 roku Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki numer 9 o powierzchni około 4 m2 położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy nad Potokiem, wskazanej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości ma numer 30357. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również proszę o podjęcie przez Państwa tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta ma numer 30/361/2016. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 21/11 położonej we Władysławowie, obręb 01. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym, przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów uchwały Rady Miejskiej Władysławowa z 30 stycznia 2008 roku Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej numerem 21/11 o powierzchni 100 m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 01. Ta część przewidziana do dzierżawy wskazana jest na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu również proszę o podjęcie przez Państwa tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję. Uchwała przyjęta ma numer 30/362/2016. Przystępujemy do następnego punktu. Sprawy gospodarki komunalnej. Referuje pani kierownik Wisława Karczewska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwały z bloku systemu gospodarki odpadami. Zaczniemy od regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Władysławowo. Ja nie będę oczywiście czytała całej uchwały, bo byśmy tu stali i stali. I siedzieli pewnie, więc powiem tylko, jakie zmiany. No generalnie od 2013 roku troszeczkę modyfikujemy te nasze uchwały w związku z poprzednio podejmowanymi zmianami albo muszę inne słowo użyć, bo doprecyzowujemy. O, pięknie, dziękuję.
zapisy. I tak w tej uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Władysławowo w rozdziale trzecim, w paragrafie 7, w punkcie 10 mamy mowę o dopuszczeniu stosowania pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w kolorze innym niż wskazany w ustępie 9, pod warunkiem umieszczania na nich w widocznym miejscu napisu. Do tej pory było zmieszane szkło, tworzywo sztuczne, odpady zielone i popiół, a ponieważ w ciągu roku, bodajże w lipcu, wprowadziliśmy również osobno gałęzie, to dopisujemy właśnie w tych nazwach pojemników również część dotyczącą odpadów zbieranych w sposób selektywny z samych gałęzi i oczywiście w kolorze odpowiadającym danemu rodzajowi odpadu na białym tle. I to jest jedna zmiana, więc dopisanie nazwy pojemnika gałęzie. I jeszcze jedna zmiana w tabeli numer 1, tabela w paragrafie 12 w rozdziale 5, gdzie mamy informacje na temat częstotliwości rodzaju i częstotliwości odbioru również popiołu i żużlu pochodzącego z instalacji grzewczych. Do tej pory w miesiącach od maja do września one były odbierane odrębnie. Popiół był zbierany osobno z pojemników. Natomiast w miesiącach maj i wrzesień tego popiołu jest już niedużo, bo to jednak albo jeszcze nie przypalamy, albo już kończymy ogrzewać. W związku z tym proponujemy, aby popiół w osobnych pojemnikach był zbierany dwa razy w miesiącu w okresie od października do kwietnia, natomiast w miesiącach od maja do września razem z odpadami zmieszanymi. I to są wszystkie zmiany zaproponowane w tym projekcie uchwały. Opiniowane były pozytywnie przez komisję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, radny Orzeł, reaguj szybko. Trudno, że mówi Ola, ale mam go zadać pytanie. Nie? Ja mam pytanie do pani kierownik, bo były sytuacje, gdzie brano akurat trawę i liście, potrafili otworzyć worek i powiedzieć, że jest skisło, że nie będą zabierali. A były to liście lub trawa, bo w okresie letnim to nie jest, że na drugi dzień, jak się skosi trawę, ona skiśnie akurat, nie biorą, prawda, i były problemy, nawet pan przewodniczący też latał za tymi, że nie chcieli mu odebrać, bo to było nieprzyjemne w zapachu. Oczywiście, że jak jest słońce, że to jest nieprzyjemne w zapachu. I czy nie należałoby się zastanowić, bo my to w tym momencie jesteśmy zmuszeni wrócić do odpadów zmieszanych, typu obierki, ziemniaki, prawda, i tak dalej, to co mówiliśmy, przecież to jest biogradowalne. W procesie na oczyszczalni, nie wiem, może to zakłóca jakiś akurat cykl, nie będę z tym polemizował, nie, ale może, bo to czasami szkoda, to można zwierzęta nakarmić takimi akurat odpadami, a my to ciach na wysypisko. No to trzeba by do gospodarstw rolnych chyba to bezpośrednio przetransportować, ale generalnie gmina odpowiada za system gospodarki odpadami. Każda ilość musi być tutaj zważona. I sposób jakby zmieniony w ciągu 2016 roku, sposób zmiany tej segregacji odpadów wynika z regulaminu, jaki obowiązuje w spółce Swarzewo, z wytycznych czy wymagań, jakie nam stawiają. Oni są dzisiaj wpisani, spółka Swarzewo, jako instalacja podstawowa w wojewódzkim programie gospodarki odpadami. Stanowią regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, właśnie biodegradowalnych. Może w tym miejscu powiem, bo ja mówiłam na komisjach, pana Zygmunta akurat nie było, jako że mamy problem z tymi odpadami biodegradowalnymi, z odbiorem odpadów biodegradowalnych właśnie przez spółkę Swarzewo i musimy szukać tutaj instalacji zastępczych. Zdecydowaliśmy i zresztą pani sekretarz czytała podczas prezentowania akurat udzielanych zamówień publicznych, że w 2017 roku, czy na 2017 rok, został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na tereny zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie gminy Władysławowo, który będzie odpowiedzialny za ich odbiór od mieszkańców, za ich transport i za ich zagospodarowanie. Troszeczkę może zrzucamy tutaj problem zagospodarowania odpadów z gminy na przedsiębiorców. Niemniej jednak, ponieważ w wojewódzkim programie gospodarki odpadami Swarzewo jest wpisane, musimy się dostosować do obowiązujących tam reguł, wymagań,
i do instalacji, którą de facto mają, którą posiadają i która jest w takim, a nie innym, powiedzmy, kombinacji odpadów w stanie je przetworzyć. No nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Dlatego zostały wprowadzone właśnie podział tych gałęzi z miękkimi odpadami. No częstotliwość przecież już nie zwiększymy części odbiorów biodegradowalnych. Raz w tygodniu mamy w okresie sezonu letniego. W sąsiednich gminach to jest nawet raz w miesiącu, więc myślę, że to, co się u nas dzieje i sposób właśnie, zresztą też tutaj analizowaliśmy to, no wypadamy najlepiej na terenie powiatu puckiego w zakresie jakby terminu odbioru i częstotliwości odbioru różnych frakcji odpadów komunalnych. No tego częściej się nie da, ale też ten system kosztuje. Dziękuję za wyjaśnienia. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta, ma numer 30/363 na 2016. Proszę następny. Kolejny projekt uchwały to w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Treść uchwały jest identyczna jak w roku poprzednim, natomiast zmienia się załącznik. Załączniki stanowiące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak aby druki były bardziej przejrzyste, czytelne i łatwiejsze do wypełnienia przez właścicieli nieruchomości. Zmiana, jaką wprowadzono, dotyczy ilości wody za kolejne miesiące, przyjmowane zgodnie z rzeczywistym zużyciem wody w roku poprzednim. Do tej pory było jedno zaświadczenie z ekowiku na łącznie w ciągu roku poprzedniego ilość. Była dzielona to proporcjonalnie na 12 miesięcy i taka kwota w deklaracji, taka ilość wody, zużycia wody, a z tego wynikała również opłata za gospodarowanie odpadami, była proporcjonalnie wpisywana na 12 miesięcy. Teraz deklaracja została tak skorygowana, aby umożliwić właścicielom nieruchomości i zamieszkałych, i niezamieszkałych, prowadzących usługi, jeszcze świadczących usługi hotelarskie, mogli wpisywać zróżnicowany poziom zużycia wody w danym miesiącu, a także od razu deklarowali, czy segregują bądź nie segregują odpady. To ma w różnych miesiącach w ciągu roku. Bo wiele jest takich sytuacji, że mieszkaniec na początku deklaruje segregację odpadów, w czerwcu przychodzi, że w lipcu i w sierpniu będzie nie segregował, no i potem znowu we wrześniu musi przyjść tam na koniec sierpnia zadeklarować, że dalej będzie segregował. Jest to związane z turystycznym charakterem naszej gminy. Teraz w tym wzorze deklaracji od razu będzie mógł w danym miesiącu wskazywać, czy będzie segregował odpady, czy też nie, i nie ma też konieczności ponownego zajmowania czasu mieszkańcowi gminy, aby musiał tę formalność dopełnić. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta, ma numer 30/364/2016. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. No i tutaj taka czysto techniczna rzecz. W ciągu roku, czy na 2016 rok, został wprowadzony w paragrafie pierwszym ustęp 1, który mówił o tym, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, bez wzywania w okresie miesięcznym do 20 każdego miesiąca z zastrzeżeniem ustęp 2. Dalej treść bez zmian. W tym paragrafie pierwszym po słowach "a powstają odpady komunalne" dopisaliśmy tylko sformułowanie "z góry". Z góry za dany miesiąc do 20 należy uiścić opłatę. I to jest ta jedyna zmiana w tym projekcie uchwały. Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zyga, kto się wstrzymał? Rozumiem, dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta, ma numer 30/365/2016. Dziękuję bardzo. Następny projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej uchwale zmiany następują w paragrafie trzecim, w ustępie czwartym. Związane są one jakby z ograniczeniem częstotliwości odbioru
na nieruchomościach niezamieszkałych, na których świadczone są usługi hotelarskie, które to objęliśmy od 2016 roku systemem rozliczania odwodę. Tutaj wielokrotnie spotykamy się z roszczeniami od właścicieli takich nieruchomości, aby odpady odbierać 5-7 dni w tygodniu. My oczywiście przewidzieliśmy możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru tych odpadów i chcemy też wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. No niemniej jednak chcemy postawić jakiś warunek i tym warunkiem będzie ilość zużycia wody w ciągu roku do 2000 metrów sześciennych. Pozwolę sobie odczytać ten punkt czwarty w paragrafie trzecim, przypomnę, który brzmi już według nowej wersji. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1990 roku o usługach turystycznych, segregowane oraz zmieszane odpady komunalne odbierane są w każdej ilości pod warunkiem ich gromadzenia w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Władysławowo, przy czym częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W podpunkcie A. W ciągu całego roku maksymalna częstotliwość odbioru od 1 do 2 razy w tygodniu. W miesiącach od czerwca do września maksymalna częstotliwość odbioru 3 razy w tygodniu. W miesiącach lipiec, sierpień maksymalna częstotliwość odbioru 5 razy w tygodniu przy minimalnej ilości odpadów komunalnych 660 litrów dziennie z zastrzeżeniem litery D. Litera D dla nieruchomości, na których zużycie wody wynosi co najmniej 2000 metrów sześciennych w skali roku, właściciele nieruchomości mogą zadeklarować odbiór odpadów z częstotliwością odbioru 5 razy w tygodniu, również w miesiącach czerwiec i wrzesień. Dla nieruchomości, na których zużycie wody wynosi co najmniej 2000 metrów sześciennych w skali roku, właściciele nieruchomości mogą zadeklarować odbiór odpadów z częstotliwością odbioru 7 razy w tygodniu w miesiącach lipiec i sierpień. To generalnie dotyczy pól namiotowych. I jeszcze zmiana w tabeli stanowiącej załącznik do tej uchwały na stronie drugiej. To jest konsekwencja zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Tak jak już mówiłam, że popiół i żużel w miesiącach październik, kwiecień odbieramy 2 razy w miesiącu, ale segregowane osobno, jako osobne frakcje, natomiast razem z odpadami zmieszanymi w okresie od maja do września. To wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta. Ma numer 30/366/2016. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Sposobu nie zmieniamy, natomiast proponowana jest zmiana wysokości stawki tej opłaty. Związana jest ona koniecznością gromadzenia środków finansowych na budowę nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Władysławowie, a ponadto wynika ze zmian dokonanych w funkcjonującym na terenie gminy Władysławowo systemie gospodarki odpadami komunalnymi. I w paragrafie trzecim oraz w paragrafie piątym proponowane zmiany stawek. Do tej pory, czy w 2016 roku obowiązuje stawka 3,10 za odpady zbierane w sposób selektywny, to jest stawka za metr sześcienny wody. Natomiast za odpady zbierane w sposób nieselektywny 6,20 za metr sześcienny. Zgodnie z propozycją w paragrafie trzecim ustęp 1 zmiany tej stawki ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,20 złotych za 1 metr sześcienny zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W ustępie drugim ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustępie pierwszym, w wysokości 6,40 za metr sześcienny zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Skoro proponowana stawka zwiększona od metra sześciennego wody, to również proporcjonalnie około 3% proponujemy podniesienie stawek za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w pojemniki i rozliczanych za ilość deklarowanych pojemników. I tak, w paragrafie 5 ustęp 1. Ustala się opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
o pojemności 110-120 litrów 15,45, o pojemności 240 litrów 30 zł i 90 groszy, o pojemności 660 litrów w wysokości 85,50, o pojemności 1100 113,30 7 m³ 490 zł i 30 groszy, 8 m³ 535 i 60 groszy, 10 m³ 638 zł i 60 groszy. W ustępie drugim ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. No to proporcjonalnie, nie, no tutaj nie mamy, przepraszam, o te 100% więcej. O pojemności 110, 120, 27,80, 240 litrów, przepraszam, 54 zł i 60 groszy, 660 litrów, 148 zł i 30 groszy, 1100 litrowy pojemnik to 196 zł, 80 groszy, kontenery 7 m³, 795,20, 8 m³, 858 zł i 10 m³, 1022 zł i 80 groszy. Traci moc uchwała z 28 października 2015 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, radny Orzeł. W trakcie, więc je wyartykułuję. Nikt nie lubi podwyżek, prawda, to prawda. Płace w wielu zakładach pracy stoją w miejscu. Sezon dla wielu mieszkańców Władysławowa w świetle pogody, która nas została, był gorszy niż rok temu, bo nie mówię o wszystkich, ale chociażby obracając się wokół moich sąsiadów i patrząc na te wolne pokoje, które były zapisane. Mamy tendencję tylko do podwyższania, a nie innej akurat, znaczy analizy. Ja wiem, że pani kierownik i pan zastępca wspominali na jednym z tych dwóch spotkań październikowych, że taka sytuacja może będzie przedstawiana, bo pan burmistrz był w szpitalu, cieszymy się, że wyzdrowiał i wreszcie zdiagnozowali tam jego choroby i o to właśnie chodzi. A proszę mnie nie poprawiać, koleżanko Aniu, prawda. No. Bo tego akurat znaczy nie lubię, każdy ma swoje zdanie, prawda, że może je wypowiedzieć. No. I przechodząc do tego, bo było 3.10, przedstawiciel spółki, bo sobie kolegi akurat Grzegorza, mówił, że spółka sobie poradzi, jeśli będzie. Nie, ale mówiła przy nie z tą uchwałą, prawda, przy tej samej cenie akurat Grzegorz. Grzegorz, ale pozwól, niech on powie. Przy tej samej cenie. I rozmawiałem również z prezesem, akurat rozmawiałem z prezesem Lenkiewiczem i takie przesłanki, może nie do końca, jakby przedstawiał. Ja mówiłem akurat, znaczy podczas ubiegłego roku, że jedną z przesłanek powodującą, bo w 2014 roku było 600 tysięcy na plusie, oczywiście one nie były tak znaczone jak teraz, te natomiast... W 13. Tak. No. I potem akurat był ten... Potem było na minusie. Potem był na tym akurat na czym minusie. A ja w ubiegłym roku zwracałem uwagę, że system wywożenia śmieci jest nieszczelny. Nieszczelny polegający na tym, że inne gminy się śmiały, prawda, że wożą nasze śmieci, że ich śmieci są też wożone, no a my za to płacimy. No. Bo możliwe, że tak akurat było. W przypadku, gdyby, co wierzę, nasza spółka, prawda, na którą akurat raz, że mamy kontrolę, robi o to ta szczelność, wierzyłbym, że ta szczelność śmieci akurat znaczy może zaistnieć. I szukałbym tutaj akurat, czyli tej przesłanki, że w innym akurat, czy w lepszym gospodarowaniu, a to by umożliwiło niekoniecznie podniesienie akurat tej wielkości, no bo każdy powie, a co to jest 10 groszy, albo w tych innych tutaj relacjach, co to jest. Kumulując to, prawda, albo przy stałości dochodów, które są w gospodarstwach domowych, to są istotne wydatki mieszkańców naszego miasta. I stąd, prawda, i też, bo rozmawiałem z nieobecnym panem przewodniczącym, on jest też, i zresztą to artykułował akurat publicznie, zdecydowanie akurat no, przeciwny takim, że tylko idziemy w jednym kierunku podnoszenia. I to akurat, znaczy przed decyzjami radnych przedstawiam. No i każdy ma w własnym sumieniu prawo do głosowania, bo potem będzie się tłumaczył z tego swoim wyborcom.
Mogę. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wierzch. Ja chciałam powiedzieć, no, że nie mamy już tendencji do podnoszenia. Najpierw było 3,25 od wody, potem było 3 zł, ale wtedy powstała właśnie minus 600 tysięcy złotych na koniec systemu. Potem była stawka 3,10 obowiązująca właśnie w zeszłym roku i 3,20 proponowana jest na rok 2017. No wielokrotnie mówiliśmy, no, ale w tym miejscu myślę, że też należy o tym wspomnieć, że punkt selekcji zbiórki odpadów komunalnych przecież mamy ciągle tymczasowy, tymczasowy już od 2013 roku. Więc to trwa, no ale ten docelowy nas czeka i również jest niezbędny dla funkcjonowania spółki Abruco. Pan radny chyba, nie wiem, może nie był na komisji, na której przedstawialiśmy również przyjęty sposób odbierania odpadów na 2017 rok. Ja już dzisiaj po części powiedziałam, to wynika jakby z może już z tego przetargu, który został ogłoszony, ale może powiem jeszcze raz. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych dla terenu całej gminy. To jest jedno zadanie, którego mamy zamiar, na którego realizację mamy zamiar wyłonić wykonawcę i dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Postępowanie przetargowe jest również ogłoszone na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu naszej gminy. Tutaj zobligowani jesteśmy ustawą prawa zamówień publicznych do przeprowadzenia takiego postępowania przetargowego. I o ile spółka Abruco, pan prezes dzisiaj wspomniał, plus Abruco Plus, będzie na tyle przygotowana, że spełni uwarunkowania ustawy prawa zamówień publicznych, to może zostać jej powierzone i ku temu starania spółka Abruco w tej chwili czyni, aby odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Władysławowo mógł być powierzony w ramach zamówienia wewnętrznego, zamówienia in-house właśnie Abruco Plus. Bo samo Abruco tych parametrów na pewno nie spełni, ale tak jak pan prezes mówi, to co robią, robią po to, żeby można było te zadania in-house im powierzyć. Więc to jest jakby w tej kwestii tych rozwiązań. Pan chyba radny jeszcze o tym nie słyszał. Ale no, ale bez przetargu, ale będzie bez przetargu, no mówię, w ramach dlatego zamówienia in-house, to jest zamówienie in-house, to jest bez przetargu, tak? Nie. Tylko nie. W zakresie biodegradowalnych w związku z tym, że jest problem z odbiorem odpadów biodegradowalnych w spółce Swarzewo. I czy to dla gminy, czy to dla Abruco, no chyba nie chcemy przerzucać problemu na Abruco, czy Abruco Plus. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgromadzeni goście. Jeszcze tutaj chciałbym się odnieść do wypowiedzi kolegi Zygmunta. Trzeba bardzo uważać na to, co mówimy. Panie kolego, przede wszystkim przewodniczący wstrzymał się od głosu ostatnio rady, nie był przeciwko tych stawce. Drobna rzecz, ale jednak istotna. To nie jest to samo. Druga kwestia. Wspomniałeś, Zygmunt, że gmina ma tendencję do podwyższania. Przepraszam bardzo i chciałbym to publicznie tutaj wyartykułować. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć, że wszystkie podwyżki, czy kwestii podatków, czy kwestii opłat za śmieci, jesteśmy zwolennikami, żeby robić to systematycznie, ale w mniejszym stopniu. Wszystko niestety drożeje. Gmina nie ma co ukrywać, żyje głównie z podatków, to 60% naszego dochodu, proszę o tym pamiętać. Ale jestem zwolennikiem, żeby to robić proporcjonalnie, żeby te podwyżki były do udźwignięcia dla nas wszystkich, żeby nie powtórzyła się sytuacja z tego roku, gdzie podwyżka w spółce wodno-ściekowej Swarzewie wyniosła ponad 20%, bo to jest przede wszystkim najgorsze dla mieszkańców, podwyżki kilkudziesięcioprocentowe. Warto tutaj zaznaczyć również, że te opłaty są w naszej gminie jedne z najniższych w okolicy i trzeba o tym pamiętać, drodzy Państwo. Również trzeba o tym pamiętać, że jeśli chodzi o podatki na przykład od nieruchomości, również tutaj na terenie ziemi puckiej mamy najniższe stawki. I pamiętajmy o tym, także wydaje mi się, że nadmiernie tutaj tych podwyżek gmina, że jak powiem, nie wprowadza tutaj kolego. Druga kwestia, jeśli chodzi o dzisiejsze dokładanie naszej spółki, jakby to nie było, gminnej, do systemu odpadowania śmieciami. Drodzy Państwo, prezes to dzisiaj jasno wyartykułował. W każdym roku spółka Abruco dokłada
w ramach przetargu, który kiedyś w ramach konsorcjum wygrała, 300 tysięcy złotych. Niestety tak został ten przetarg skalkulowany i później było rozstrzygnięcie, że to głównie drugi podmiot konsorcjum czerpał zyski. Już o tym Państwu też mówiłem, że były negocjacje w Sylwestr 2014 roku, bo była umowa jeszcze mniej korzystna. Mam satysfakcję ogromną, że udało troszeczkę się jej zapisy zmienić o godzinie 15.31 stycznia 2014 roku. Niemniej jednak nasza spółka do tego dokłada. Drodzy Państwo, proszę się nie dziwić, żadna spółka nie będzie po przetargu nowym dokładała do interesu. No nie ma co ukrywać. I w system gospodarki odpadami, i to ustawodawca też zaznaczył, ma się samofinansować. Gmina nie chce zarabiać na śmieciach i nie chce dodatkowych pieniędzy od naszych mieszkańców, żeby sobie zasilić swój budżet. Nie. System ma wyjść na zero, a ta nadwyżka, tak pani kierownik słusznie powiedziała, ma służyć również mieszkańcom, czyli przenoszenia w przoku spółki Abruko do nowego terenu, który dzisiaj Państwo podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie w tej sprawie przoku, czyli za zamkniętym wysypiskiem śmieci za ulicą Skandynawską. Właśnie po to, żeby mieszkańcom, również naszej gminy, nie utrudniać życia, którzy mają na przykład działki sąsiadujące z naszą spółką i wiemy doskonale, że były w poprzednich latach konflikty. Chcemy te konflikty rozwiązać i chcemy tą nadwyżkę ewentualną przeznaczyć na budowę nowoczesnego przoku, mam nadzieję najbardziej nowoczesnego, i chcemy również na to uzyskać pieniądze unijne. Tutaj kolego Zygmuncie wspomniałeś również, że te śmieci zostały podrzucone i samorządy się tym chwaliły. Byłbym ostrożny jednak w artykułowaniu takich publicznych tez, bo na to trzeba mieć dowody. Można pewne rzeczy przypuszczać, ale nie przypominam sobie, żeby moi koledzy samorządowcy się tym nadmiernie gdzieś chwalili. Także drodzy Państwo, proszę o podjęcie tej uchwały. Była ona dyskutowana na ostatniej komisji sesyjnej. Tak jak wspomniałem wcześniej, no niestety nie było Ciebie, Zygmunt, pewnie z uzasadnionych względów, ale ta dyskusja gdzieś była. Wydaje mi się, że Państwa tego przekonaliśmy i proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienia. Czy ktoś... Jeszcze tutaj tylko jedno zdanie, jeśli chodzi o szczelność. Proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o szczelność tych śmieci, podjęliśmy w tej kadencji również tutaj za pośrednictwem miasta i Państwa zgody system, żeby tą szczelność, że jak powiem, zabezpieczyć. Zakupiliśmy wagę do naszej spółki Abruko za pieniądze miejskie. I dzięki temu ta szczelność dzisiaj fizycznie jest. Także ten problem w znacznej części myślę, żeśmy rozwiązali. Każdy samochód przed rozpoczęciem odbioru jest ważony i po zakończeniu odbioru jest ważony. Każdy samochód jest wyposażony w GPS, który określa, z jakiego miejsca dokonuje odbioru, tak? Czy wyjeżdża poza teren gminy, czy nie. Ja jeszcze tylko króciutko powiem odnośnie stawek. W Kołobrzegu 3,30 i 6,60, w Rewalu 4,18, w Świnoujściu 5,07 i 7,60. Oczywiście na początku są segregowane, potem niesegregowane. W Jastarni 3,37, 6,74. Ustka jednym jedynym miastem, tutaj, a jeszcze Łeba była 3,57, natomiast Ustka no jest jednym z tych miejscowości nadmorskich, gdzie też system odwody jest rozliczany, gdzie stawka jest faktycznie mniejsza, bo wynosi 2,50 i 5 zł. Ale pewnie nie muszą transportować odpadów, tak nie wnikaliśmy, o 70 km, tak jak my, do Czarnówka. Dziękuję bardzo. Proszę się nie dziwić tym pytaniu. Zygmunt otrzymał odpowiedź na swoje pytania, ci, co byli na komisjach, ugruntowali sobie materiał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie. Dziękuję bardzo. Tak, uchwała przyjęta, ma numer 30/367/2/16. Konsekwencją tej uchwały jest kolejny projekt w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi. I kolejno w paragrafie pierwszym, w ustępie pierwszym mamy stawki w zależności od pojemności pomników
dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. One są identyczne jak w poprzedniej uchwale. Czy je odczytywać? Nie, nie, proszę nie Następnie odczytywać. W ustępie drugim są identyczne stawki w zależności od wielkości pojemników za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny. Następnie w ustępie trzecim mamy cenę worków, też o pojemności 120 litrów, ale też konsekwencja tego segregowane 15,45, niesegregowane 27,80. W ustępie czwartym odbiór segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zadeklarowano zmieszany sposób zbierania odpadów z worków dystrybuowanych przez gminę w wysokości 2 zł za sztukę, to jest bez zmian cena za worek, który można nabyć w gminie. W ustępie piątym odbiór nadmiaru segregowanych odpadów, również w zależności od wielkości pojemników, stawki w sposób segregowany, cena tak sama jak w poprzedniej uchwale. I to wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu tej uchwały? W zasadzie wszystko się powtarza, jeśli chodzi o te ceny. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Beato, jeden radny opuścił za moją zgodą, także jest wszystko w porządku. Kto jest za proponowaną uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. To znowu nie. 12 za, jedna się wstrzymała. Uchwała przyjęta, ma numer 30/368/2/16. Bardzo dziękuję za podjęcie tych uchwał z bloku gospodarki odpadami śmieciowymi. Podjęcie tych uchwał dzisiaj nie zdezorganizuje pracy referatu i da możliwość w odpowiednim czasie przygotowania deklaracji i składania już na tych właśnie nowych wzorach i z nowymi stawkami. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Harcerskiej we Władysławowie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i drogach publicznych Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zmienia się przebieg istniejącej drogi gminnej nr 111-007 Gien, stanowiącej ulicę Harcerską we Władysławowie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przebieg ulicy Harcerskiej zgodnie z tym projektem uchwały od ulicy Żeromskiego do ulicy Droga Chłopowska. Tak naprawdę rozszerzenie od ulicy Zawiszy do ulicy Droga Chłopowska, bo do tej pory zgodnie z podjętą uchwałą przebieg był wskazany od Alei Żeromskiego do Zawiszy. Tutaj rozszerzamy odcinek od Zawiszy do ulicy Droga Chłopowska. Wymienione w uzasadnieniu Państwo macie numery działek. Te działki stanowią własność gminy Władysławowo. Tutaj też, jak wspominałam, Państwo pewnie doskonale wiecie, mówiłam o tym też na komisjach, będziemy teraz przygotowywać wniosek, który został wybrany w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji. On właśnie dotyczy tego odcinka od Zawiszy do Drogi Chłopowskiej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest zaproponowany projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy, tak? Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta, ma numer 30/369/2/16. I przechodzimy do następnych dwóch uchwał. Proszę, pan burmistrz Kamil Bach. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Kilka słów na temat dwóch uchwał. Po pierwsze, wynikają one ze złożonego już, pomimo że treść może budzić wątpliwość, bo to jest sprawa przystąpienia i złożenia, złożonego już naszego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu na dwa zadania, które Państwu ostatnio referowaliśmy, ale też te uchwały są takie uchwałami ostrożnościowymi, ponieważ w wyniku oceny formalno-prawnej naszej dokumentacji złożonej otrzymaliśmy informację, że być może będą potrzebne stosowne uchwały, które upoważniają burmistrza poza unormowaniem w statucie. Pan Adam to tłumaczył na komisjach szczegółowo, więc przygotowujemy się. Być może nie będą nawet wykorzystane, ale prosimy o ich podjęcie. Pierwsza uchwała w sprawie przystąpienia gminy Władysławowo do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5, poprawa jakości środowiska miejskiego, konkurs zamknięty numer POIŚ.2.5/2/2016 dotyczy realizacji projektu pod nazwą Prądy Morskie, Park Miejski we Władysławowie. Podstawa prawna,
Rada Miejska Władysława uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Władysławowo do realizacji projektu pod nazwą Prądy Morskie, Park Miejski w Władysławowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5, poprawa jakości środowiska miejskiego, konkurs numer POIŚ.2.5/2/2016. Paragraf drugi. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 3 137 430 zł 6 groszy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Uzyskała ona pozytywne opinie. Dziękuję. Sprawa jest znana, omawiana była ta komisja przez Adama Budzisza. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta ma numer 30/370/2016. I drugi projekt uchwały całkowicie analogiczny, zmienia się tylko nazwa działania. W sprawie przystąpienia gminy Władysława do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działań 2.5, poprawa jakości środowiska miejskiego, konkurs zamknięty numer POIŚ.2.5/2/2016. Dotyczy realizacji projektu pod nazwą Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo. Na podstawie artykułu oraz tutaj programu operacyjnego Rada Miejska Władysława uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Władysławowo do realizacji projektu pod nazwą Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5, poprawa jakości środowiska miejskiego, konkurs numer POIŚ.2.5/2/2016. Paragraf drugi. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 3 918 381 zł 82 grosze. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Władysławowa. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również projekt skonsultowany z Państwem na komisjach uzyskał opinie pozytywne. Proszę o podjęcie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania co do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za proponowanym projektem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta ma numer 30/371/2016. I przystępujemy do następnego punktu. Wolne wnioski. Czy ktoś ma jakieś wnioski? Nie widzę. Następny punkt. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, pierwszy głos zabrał Pan Radny Antoni Glębin, już odpowiadamy. Jeśli chodzi o ulicę Bohaterów Kaszubskich, to głos zabierze Pani kierownik referatu. No nie jest mi przyjemnie rozmawiać, bo sama widziałam tą ulicę Bohaterów Kaszubskich i w piątek. I dzwoniłam i nawrzeszczałam na kierownika, ale nic to nie dało, bo się nie pojawili, tak? Obiecują cuda i wianki, a dzisiaj rano też pojechałam zobaczyć i nie zrobili kompletnie nic od tego piątku. Faktycznie są odcinki wyfrezowane, frez na poboczu czy terenie zielonym pozostawiony, a części poprawione dalej w wodzie. Znaczy ja powiem tak, no będziemy oczywiście ze Strabagiem dalej tutaj wojować i nie dokładamy żadnych pieniędzy do tego, bo oni to robią w ramach gwarancji wszystko. Dzisiaj mailową informację otrzymałam, że zadeklarowali się z usunięciem czy z naprawieniem tej ulicy w terminie do 3 listopada, ale ja nie dam sobie ręki ani głowy obciąć, że to będzie zrobione, ani paluszka. Natomiast my na pewno cudów tam na tej Bohaterów Kaszubskich nie uzyskamy, bo jest zbyt mało kratek odwadniających w całym przebiegu ulicy. To jest element, który nie był przewidziany w postępowaniu przetargowym. Owszem, kanalizacja deszczowa jest, ale jest za mało, właśnie mówię, tych kratek ściekowych, do których te wody mogą odpływać. I stąd jakby obawiam się, że ten problem stojącej wody będzie nadal występował. Nie wiem, może poczynimy jakieś tutaj jeszcze rozmowy, żeby zmienić ukształtowanie tej drogi i może jakichś tych dodatkowych elementów odwodnienia wprowadzić, to za szybko dzisiaj, żeby mówić. Natomiast to, co robi Strabag, no to faktycznie jest masakra. Cieszę się, że może nie będę tego mówić już.
Ja tutaj zasugerowałem też panie kierownik, że żebyśmy się spotkali z tym wykonawcą. Ja na tym spotkaniu również będę chciał uczestniczyć. Mam nadzieję, że to będzie ten termin taki bardzo szybki, bo rzeczywiście te zastrzeżenia są z naszej strony tutaj jako gminy uzasadnione. Kolejny temat, o który pan radny Antoni pytał, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Głos oddaję swojemu zastępcy. Szanowni państwo, dobrze wiemy, że zatrudnieni urbaniści od długiego czasu nie pracują w urzędzie. Uchwały, które ambitnie podejmowaliśmy, jeżeli chodzi o przystąpienia do kilku planów, są w dalszym ciągu w fazie realizacji, ponieważ po pewnym czasie ogłoszeń i tutaj za zatrudnienia pracownika o naborze udało nam się pozyskać urbanistę, który dzisiaj w urzędzie realizuje te zadania. Tutaj konsekwencją tego jest między innymi dzisiejsza uchwała. Jest to niestety jedna osoba zamiast dwóch i pewne tyły, które nam pozostały, więc ten przestój niestety jest usprawiedliwiony. To nie wynika z tego, że ktoś tam nie pracuje albo są jakieś inne trudności. Jeżeli chodzi o plan chałupy, pozostawiliśmy sobie pewną kolejność dla urbanisty. Jest to następny plan, który on w tej chwili będzie opracowywał. Kończy duży plan Jastrzębiej Góry, który no, z racji tego, że przystąpienie było jeszcze w 2013, panie burmistrzu, w 2013 roku, no, jest bardzo, bardzo oczekiwany, jeżeli chodzi o zmiany. Jest to plan przede wszystkim jeden z największych, które w tej chwili opracowujemy, więc jest w końcowej fazie opracowania, wypychamy go do uzgodnień, bierzemy się za następny. Tym następnym jest już dzisiaj konsultowany ze mną osobiście i z panem urbanistą plan PKP, który jest szalenie ważny ze względu na inwestycję, którą PKP zamierza zrealizować, pewne listy intencyjne i nasze ustne porozumienia no, w czasie determinują jego uchwalenie. I kolejnym planem, który jest to krótki planik, to jest praktycznie, no wiecie państwo, no teren jednej karty terenu i ustaleń ogólnych, więc zakładam, że to będzie szybkie opracowanie. I drugi plan to będzie zaraz centrum chałup. W chałupach zrobiliśmy ten mały planik parkingu, więc na przyszłej sesji on będzie państwu przedstawiony do uchwalenia wraz z dwoma kolejnymi. Także no po prostu musieliśmy pokończyć pewne sprawy zaległe. I z tych bieżących planów, z tych bieżących działań przyjąć sobie jakiś harmonogram. W międzyczasie wyrzuciliśmy jeden plan na zewnątrz, jeżeli chodzi o Chłapowo i on jest opracowywany na zewnątrz, a w Chłapowie czekają nas też jeszcze dwa plany do opracowania. Jeden, który tutaj też państwo podejmowaliście uchwałę w zakresie wjazdu do Chłapowa, a drugi w zakresie całego tego skweru i miejsca publicznego, które ma się projektować, gdzie być może będzie potrzebna zmiana planu, żeby usunąć zbiornik tutaj, jak to się nazywa, pożarowy, tak? Przeciwpożarowy. I tak to wygląda. No tutaj niestety nie jesteśmy w stanie rozciągnąć tej doby ani no, człowieka, który dzisiaj pracuje bardzo, bardzo ambitnie, jeszcze bardziej zagonić do pracy. No to jest wynik ewidentnie tylko pewnych przestojów związanych z kadrą. Niemniej jednak uzupełnię wypowiedź. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj państwo podjęli pierwszy plan, który był w tej kadencji przystąpienie. Na przyszły o miesięcznej sesji listopadowej będą trzy kolejne plany miejscowe. Mam nadzieję, że przez państwa uchwalone, więc cztery plany miejscowe, w której tej kadencji zostały rozpoczęte, będą już uchwalone. To myślę, że już jest dobry wynik i to jest zasługa tej komórki planistycznej. Będziemy szukać oczywiście drugiej osoby do tej komórki planistycznej. Nie jest to łatwe, jest to bardzo zawód niszowy, bardzo dobrze płatny, a wiadomo, że mamy możliwości również finansowe ograniczone. Niemniej jednak zrobimy pewnie w przyszłym roku na wiosnę kolejny nabór na drugiego urbanistę. Ale tak jak wspomniałem, te plany miejscowe są już wypychane. W przyszłym miesiącu już będą cztery i będziemy kolejnymi planami się zajmować. Myślę, że teraz już będzie to szło bardzo sprawnie, a osoba, którąśmy zatrudnili, działa bardzo szybko. Kolejne zapytanie pana Antoniego o rurociąg. Panie Antoni, to nie firma Petrobaltic, tutaj pewne rzeczy należy jakby nie mieszać, to jeszcze inna spółka. Petrobaltic jest właścicielem tej spółki, ale to jest spółka jakby celowa. Drodzy państwo, ja na to pytanie odpowiadałem z tego, co pamiętam, w miesiąc, bo dwa miesiące temu. Te ustalenia cały czas są wiążące.
rurociąg jest, czy będzie, jeżeli dojdzie do tego porozumienia, do umowy, będzie pod dnem zatoki, nie będzie przebiegał przez dzielnicę Shotland, jeśli chodzi o zabudowy, jeśli chodzi o ulice, bo były jakieś takie koncepcje pierwotne. Ta rura wyjdzie na samym końcu, na wysokości gdzieś projektowanego ośrodka żeglarskiego, gdzie tej zabudowy mieszkaniowej nie ma. Także panie Antoni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wszystkie te przepisy budowlane oczywiście będą musiały być uzyskane, wszelkie zwolnienia. Tak, rurociąg pod dnem Zatoki Puckiej będzie projektowany, jest 30 metrów nad pod dnem Zatoki Puckiej, ale my oczywiście, drodzy Państwo, wszystkie te założenia Państwu przedstawimy. My w chwili obecnej, już od kilku miesięcy jesteśmy w fazie negocjacji umowy dzierżawy, ale na razie Państwu tego nie przedstawiamy, ponieważ musimy wiedzieć, na jakich warunkach będzie cała inwestycja. No przede wszystkim to muszą być warunki korzystne dla gminy Wałosłowo i ich mieszkańców. Nie tylko z perspektywy bezpieczeństwa, ale również z perspektywy finansowej. I my, jak już wypracujemy ten cały dokument i te ustalenia, przyjdziemy do Państwa jako do Rady Miejskiej, bo to wymaga od nas prawo, i będziemy to Państwu przedstawiać i wspólnie będziemy decydować, czy to jest korzystne dla gminy, czy nie. Także ta dyskusja, panie Antoni, jest cały czas przed nami. Jeśli chodzi o GenGaz, tego spotkania jeszcze w terminu jeszcze nie ma. Myślałem, że pan dzisiaj zapyta o spotkanie z PKS-em i tutaj nie ukrywam, że jestem bardziej przygotowany. To spotkanie będzie 10 listopada, jeżeli pan będzie chciał, może pan również w tym spotkaniu uczestniczyć. Z GenGazem cały czas trwają umowy, cały czas rozmowy, jeśli chodzi o ustalenie tego terminu. Zastępca jeszcze chce coś dopowiedzieć. Tak, ponieważ ja osobiście się kontaktuję z pracownikiem firmy GenGaz. Tutaj nie jest problemem chęć zgazyfikowania brakujących odcinków półwyspu, tylko problemy natury technicznej, prawnej, możliwości przejścia pomiędzy Władysławowem a właśnie tymi w pierwszej kolejności chałupami. I tutaj, z tego co mi przedstawiciel GenGazu mówił, w pierwszej kolejności chyba będziemy raczej się spotykali z Lasami Państwowymi, bo tak, no zostają nam Lasy Państwowe bądź droga wojewódzka. Droga wojewódzka ze względu na już istniejące sieci staje się bardzo problemowym i oni kiedyś to przeanalizowali i raczej ich nie wpuszczą w ten korytarz, więc zostają te wszystkie jakieś elementy lasów. Pytanie tylko, jak Lasy Państwowe podchodzą do wylesienia z perspektywy no, tych wszystkich jakichś takich przedeptów. Tam są też grunty prywatne poprzecinane, więc to jest problem pod kątem inwestycyjnym o wiele bardziej skomplikowany niż tylko chęć, bo GenGaz bardzo chętnie wykona tą inwestycję, zwłaszcza, że nie musiałby w Kuźnicy zasilać tego zbiornika sztucznego, tak, tego który tam zaopatruje w gaz. Jastarnia jest zgazyfikowana, jeżeli chodzi o podłączenie, mówił, rozprowadzenie sieci, więc oni bardzo chętnie by tą spinkę zrobili. Na pewno tutaj jesteśmy z nimi w kontakcie i jak będzie ten moment, żeby skonsultować, bo ja zakładam, że Państwo byście chcieli się spotkać z nami nie po to, żeby usłyszeć, że oni chcą, tylko kiedy i jakie są realne możliwości, więc proszę nam dać jeszcze trochę czasu. Jeśli chodzi o kolejne zapytania, głos zabrał na początku sesji Rady Miejskiej radny Tadeusz Budzisz. Pierwsze pytanie dotyczyło w znaku Karwia w miejscowości Celbowo. Już o sprawę wyjaśniliśmy. Nasz pracownik tutaj Urzędu Miasta, konkretnie pani kierownik, był u kierownika rejonu dróg wojewódzkich. Uzyskał informację, że ten znak zniknął. Nie było to zamierzenie, ani działanie rejonu dróg wojewódzkich, ani zarządu dróg wojewódzkich. Być może była to jakaś kolizja drogowa, albo ktoś po prostu go sobie zabrał, czasami się tak zdarza. Niemniej jednak rejon dróg wojewódzkich w ciągu najbliższych 2-3 tygodni ten znak ponownie przywróci, ustawi, także oni o tym wiedzieli i już ten znak zakupili i to jest kwestia tylko nadchodzących kilku tygodni, zostanie on przywrócony. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką, to tutaj nie ukrywam, że po raz kolejny wybieram się do marszałka w kwestii remontów, w kwestii dwóch spraw, jeśli chodzi o remont drogi wojewódzkiej 215. Zdeklarowałem już i złożyłem propozycję taką wstępną oczywiście marszałkowi na spotkaniu wakacyjnym w sprawie handlu, że jesteśmy skłonni współfinansować projekt techniczny całej drogi wojewódzkiej.
Rozmawiałem z państwem, jak tutaj radnymi również, o takiej jakby wstępnej deklaracji, że mogę ją złożyć. I chciałbym też właśnie usłyszeć, czy urząd marszałkowski jest tą propozycją zainteresowany, ale też nie ukrywam, że chciałbym przynajmniej na ten przyszłoroczny rok kalendarzowy uzyskać jakąś informację, żeby przynajmniej fragment tej drogi został wyremontowany. O tych wynikach tego spotkania poinformuję państwa po tym spotkaniu. I ostatni radny, który zabrał głos w sprawie interpelacji, był kolega Zygmunt Orzeł. Tu częściowo powtórzył pytanie pana Antoniego w kwestii bohaterów kaszubskich, ale też tutaj były informacje w kwestii Błękitnej Armii. Powiem szczerze, codziennie to drogo jeżdżę im chyba nawet nie jednokrotnie. I powiem szczerze, kolego Zygmunt Orzeł, że z perspektywy kierowcy ta droga jest na pewno zrobiona przyzwoicie. I powiem szczerze, w porównaniu do tego, co było wcześniej na Błękitnej Armii, to naprawdę uważam, że komfort mieszkańców i komfort użytkowników samochodu jest dużo większy. Także ja zastanawiam się za każdym razem, jak słyszę o tej Błękitnej Armii, to zastanawiam się, czy chodzi o to, że jakby nie cała została ta ulica sfrezowana, czy jakby o wykonanie tego, co tam dzisiaj jest. Oczywiście, to nie jest, drodzy państwo, droga idealna, bo musimy brać pod uwagę, że to jest tylko remont. Żeby zrobić drogę docelową, musimy wymienić również podbudowę. Proszę zwrócić uwagę, że nie wydaliśmy pieniędzy na tyle samo, co na remont tej drogi, znaczy na budowę tej drogi, tylko po prostu na remont. Ale mówię, no jakość na pewno tej nawierzchni się znacznie zwiększyło i to oceniam z perspektywy osoby, która tą drogą jeździ w zasadzie każdego dnia. Jeśli chodzi o bohaterów kaszubskich, już się wypowiedziałem, na pewno jest ta droga do poprawy i to jest bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o kolejne zapytanie. Związek Międzygminy Zatoki Puckiej. Kolego Zygmuncie, wspomniałeś cisza. Raczej nie. Dlatego, że dzisiaj o godzinie 10 byłem na Związku Międzygminy Zatoki Puckiej. Został podpisany również list intencyjny w obecności pana starosty Puckiego, pana Jarosława Białka, innych samorządów w sprawie kolejnego projektu unijnego, czyli budowa w OZE na budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych i szkoły podstawowych w Jastrzębie Górze, czyli panele fotowoltaiczne i tutaj będziemy występować jako Związek Międzygminny o dofinansowanie. Był również pracownik Politechniki Gdańskiej na dzisiejszym spotkaniu. Jeśli chodzi o te pozostałe projekty unijne, na którym najbardziej zależy, czyli o możliwości wyposażenia tego sprzętu technicznego, na przykład zakup wozu bojowego dla strażaków, to niestety nie z perspektywy Związku Międzygminnego, tylko z perspektywy ministerstwa zmieniły się terminy. To taka jest pewnie kolej rzeczy, jest nowy rząd, w który się musiał wdrożyć i wszystkie te terminy projektów unijnych zostały przesunięte. I nie ma tutaj żadnej winy Związku Międzygminnego, że ministerstwa przekładają te konkursy o 6 czy 8 miesięcy. No, trzeba się z tym pogodzić, nie mamy na to wpływu i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Kolejnym tym projektem, który Związek Międzygminny będzie, że jak powiem, aplikował środki unijne, będzie budowa kanalizacji deszczowej na całą dzielnicę Halerowo. Również tylko Związek Międzygminny może to realizować. Myślę, drodzy państwo, że z perspektywy mieszkańców, jak i radnych, chyba nikt nie powie, że to jest niepotrzebne. I również termin został przez ministerstwo przełożony. Akurat się z tego cieszymy, ponieważ jeszcze nie mamy ostatecznego pozwolenia na budowę, ale jesteśmy już na finiszu. Został przerzucony ten termin z listopada na bodajże luty bądź marzec. I jesteśmy jako Związek Międzygminny i tutaj prezes przygotowani. Niestety trzeba czekać na konkursy, w które tutaj ministerstwo, że jak powiemy, ogłasza, bo te akurat projekty są w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Kolejne zapytania. Tutaj też propozycja, jeżeli tej informacji nie ma, to sugeruję, żeby zaprosić również pana Gawrycha na spotkanie, żeby raz jeszcze to państwo szczegółowo przedstawił i powiedział, kiedy te wnioski będą, dlaczego, że jak powiem, jeszcze nie są realizowane, to co przed chwilą uzasadniałem i myślę, że tutaj pan Gawrych nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, żeby na komisji Rady Miejskiej tutaj przyjechać i o tym osobiście powiedzieć.
Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o kolejne stwierdzenie, tu pojawiła się informacja, że są plotki na mieście. Nie lubię tego określenia, plotek mamy bardzo dużo, trzeba się skupić głównie na faktach, drodzy Państwo. Jeśli chodzi o ceny wody, a konkretnie ceny kanalizacji, bo użyłeś słowa Zygmunt, ceny wody ma podnieść do góry, w cenach kanalizacji sanitarnej. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat na komisji w piątkowej. Tutaj radni również mnie o to pytają. Drodzy Państwo, w poniedziałek, ten, który już minął, był zarząd spółki wodno-ściekowej. Była propozycja dyrektora, żeby na kolejny rok kalendarzowy, czyli 2017, podnieść cenę ścieków o 9 groszy. To była propozycja dyrektora spółki. Głosowaliśmy tutaj za inną propozycją. Również sam osobiście się sprzeciwiłem takiej podwyżce o 9 groszy. I proponowana podwyżka to będzie 2 grosze. To jest podwyżka 2 grosze, która jest zapisana w studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni w Swarzewie. I o tej minimalnej podwyżce również mówiłem na spotkaniach z mieszkańcami. Dobrze Państwo wiedzą, że to był temat jeden z głównych na spotkaniach z mieszkańcami, że raz jeszcze minimalna podwyżka będzie. Ta minimalna podwyżka, również dyrektor mówił na spotkaniu z radnymi o tej, ta minimalna podwyżka to będzie właśnie te 2 grosze, które zostały z 9 groszy, że tak powiem, zmienione na 2 i taką decyzję jako zarząd żeśmy podjęli również na tym spotkaniu poniedziałkowym. Chciałbym tutaj raz jeszcze bardzo mocno wyartykułować i to powiedzieć, że studium wykonalności było tworzone kilka lat wstecz, było zatwierdzone przez poprzedniego burmistrza, a decyzja o rozbudowie ścieków powstała jeszcze wcześniej, w kadencji pana Adama Drzeżona, tak wspomniałem wielokrotnie, rozbudowa oczyszczalni w Swarzewie była konieczna, jesteśmy gminą turystyczną i uważam, że decyzja była słuszna. Także te stawki są ustalone już kilka lat wstecz, my je dzisiaj tylko zatwierdzamy, jeżeli byśmy tego nie zrobili, spółka byłaby, że jak powiem, na minusie, a takiej sytuacji nie może być, jest to spółka bardzo charakterystyczna, nie jest to spółka prawa handlowego, jest to spółka wodna, spółka, która nie może odkładać pieniędzy na koncie bankowym, tylko musi po prostu wyjść na zero, dlatego że jest zwolniona z podatków, jest to bardzo specyficzny rodzaj spółek w Polsce. Niemniej jednak te spółki, że jak powiem, charakteryzują się tym, że muszą wyjść na zero i nie ma takiej możliwości, że będzie bilans ujemny. Dlaczego? Dlatego, że przy kolejnej modernizacji, na przykład oczyszczalni w Jastarni w Juracie, a spółka Swarzewo jest właścicielem tej oczyszczalni, jeżeli będzie wynik ujemny, to spółka nie będzie wiarygodna z perspektywy środków unijnych, już nie mówiąc o żadnych pożyczkach. Także, drodzy Państwo, ta podwyżka jest, mówię, tutaj będzie minimalna i ta podwyżka 9-groszowa zaproponowana przez spółkę została jakby zmieniona przez właścicieli 4 samorządów gminy Jastarni, miasta Płuck, gminy Wałosłowo. Kolejne zapytanie to było w ulica Siedleckiego. Tak jak wspomniałem na komisji, będziemy szukać pieniędzy remontowych na to, żeby modernizować dalszą część na wiosnę. Mam nadzieję, że uda nam się te pieniądze znaleźć. Przede mną bardzo pracowity okres tutaj i pracownikami, ponieważ 10 dni jeszcze do czasów takich roboczych, do czasu, kiedy muszę Państwu dać projekt uchwały budżetowej na rok 2017, także pani skarbnik już mi poinformowała, że w weekend również będzie w pracy, ale musimy to Państwu przedstawić. Jeśli chodzi o kosztorys, o który tutaj kolega Zygmunt pytał, to koszt tego, co zostało wykonane, to 41 tysięcy złotych, co zostało tam wykonane. Drodzy Państwo, jeszcze na sam koniec chciałbym tylko zabrać głos a propos tutaj kolegi Zygmunta, jeśli chodzi o dwa pozostałe tematy. Tak, jeśli chodzi o Kachanowskiego, to jest zapytanie na stronie internetowej. Czekamy na ofertę w najbliższym czasie. Oferty do piątku spłyną, także zobaczymy, jaka tam wyjdzie kwota. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie na osiedlu Żwirowa, to ja już tutaj udzieliłam informacji panu radnemu w czasie przerwy. Myślę, że już nie trzeba tego, panie radny. Myślę, że zostało tam wyjaśnione, tak? Dobrze.
bardzo się cieszymy. Na koniec, moi drodzy Państwo, chciałbym jeszcze powiedzieć a propos tutaj pracowników. Drodzy Państwo, tak, zawsze będę bronił swoich pracowników, dlatego że widzę, jak pracują. Drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, że ten zespół, który udało nam się stworzyć i zbudować, to pracownicy, którym się chce pracować i którzy bardzo ciężko pracują. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia indywidualne, to prosiłbym oczywiście nie na forum jakby plenarnym, ale proszę mi je bezpośrednio przekazywać. Oczywiście będę je weryfikował, bo takie mam wrażenie, że są gdzieś w podtekście. Drodzy Państwo, są również osoby, które mają pewnie odmienne zdanie, w szczególności jeden pan, który to bardzo często artykułuje w formie pism, na które też kolego Zygmuncie się powołujesz. Niemniej jednak powiem i mówiłem to już wielokrotnie, są oczekiwania tego pana, żeby pewne osoby z tego urzędu zwolnić i ten pan na początku kadencji to jasno w cztery oczy mi wyartykułował. Ja tylko do tego się raz jeszcze ustosunkuję i już o tym mówiłem, że zastraszyć się nie damy. Pracownicy są rozliczani z efektywności, z wyniku swojej pracy, a nie z widzimisię pana, który kiedyś pracował, a już dzisiaj nie pracuje w Urzędzie Miasta. I tyle w tej sprawie chciałbym powiedzieć. Też nie chciałbym nadmiernie wypowiadać się o innych pracownikach, tak, kolego Zygmucie, nie wypowiadam się, nigdy się nie będę wypowiadał o pracownikach Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ nie mam wiedzy, jak oni pracują, ponieważ ich nie nadzoruję. Tak tutaj też uważam, trzeba być bardzo ostrożny, bo proszę mi wierzyć, że pracownicy tego urzędu pracują bardzo często po godzinach. Tutaj pani skarbnik jest tego przykładem, ale pracownicy działu inwestycyjnego również innych działów, również jak jest projekt unijny, siedzą po godzinach, nie otrzymują za te dodatkowych godzin, za dodatkowych należności. Robią to po to, żeby państwo jako radni, ale wszystkim mieszkańcy tej gminy byli zadowoleni. Dlatego tych pracowników będę chwalił. Zawsze można pracować lepiej, zawsze trzeba motywować pracowników. Mam nadzieję również, że w przyszłym roku państwo również pozwolą mi to realizować w postaci na przykład przyjęcia budżetu na 2017 rok i w zapisów, jeśli chodzi o wynagrodzenia dla pracowników. I ustosunkuję się również do tego, co kolega Zygmunt powiedział jeszcze na sam koniec a propos choroby. Tak groźnie zabrzmiało, drodzy państwo, chciałbym tutaj na forum publicznym o tym powiedzieć. Pewnie państwo zauważyli przez najbliższe, przez ostatnie miesiące, że pokaszliwałem na sesji wielokrotnie. Na szczęście udało się to zdiagnozować. Dzisiaj, drodzy państwo, zauważyli państwo, że tego kaszlu już nie ma i mam nadzieję, że się już nie pojawił, także jestem już w pełni zdrowy. Słyszałem już na mieście historię, że ledwo żyję. Żyję, drodzy państwo. Przedwczesne są pogłoski mojej śmierci i mam nadzieję, że będziemy współpracować jeszcze przez wiele lat razem. Dziękuję bardzo. Ja, czekaj, właśnie nie, to cieszy, prawda, bo, natomiast pan burmistrz akurat jakby w końcówce wyartykułował, bo mnie te odpowiedzi satysfakcjonują i żeby pan przewodniczący obrad dzisiaj zanotował na spotkanie, żeby pan Gawryk akurat był, myślę, że kto będzie zainteresowany, to będzie chciał słuchać, a może na kolejnej sesji. Ja pytałem, może pani kierownik odpowie, ile szacunkowo tak pani kierownik liczy, ile w tą Kochanowskiego na te płyty trzeba będzie akurat znaczy włożyć. Natomiast ja się nie posługuję, bo to jest, no nie będę też akurat znaczy wymieniał akurat znaczy na sesji. Natomiast ja się nie posługuję akurat znaczy jedną osobą. Tą jedną to on napisze do trzech osób, prawda, znaczy do pana przewodniczącego Komisji Budżetowej odprowadzącego obrady, do mnie i do pana przewodniczącego akurat znaczy rady, no i oczywiście do pana burmistrza. Takie czy inne racje, komisja stanowisko stosowne akurat znaczy zajęła. Myślę, że w najbliższym czasie pan przewodniczący rady stosowne wnioski przedstawi. Natomiast ja w żadnym calu nie oceniałem akurat znaczy pracowników i nie mam zamiaru tego czynić, bo to jest akurat zadanie burmistrza. Burmistrz będzie bronił i to też chwała akurat za to. Natomiast ja tylko wniosłem sugestię, że może w toku przy zdjęciu tylu tych akurat inwestycji, może uzasadnionym, ale wniosłem też, że może, że tego jest za dużo, albo może jest organizacja pracy, no nie zła, prawda, tylko że czegoś akurat brakuje. Natomiast
oceny z mojej strony akurat nie padły. Jestem daleki od tego, żeby oceniać pracowników, których chyba, żeby był jakiś total akurat sprawy, bo to jest sprawa burmistrza jednego czy drugiego. Słusznie tak samo ja oceniam swoich akurat pracowników i nie będę tego czynił publicznie akurat nawet z imienia i nazwiska. No. Ten? Mój mikrofon wysiadł. Nie wiem czemu. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś chciałby zabrać? Antoni radny. Tak, Antoni. Panie burmistrzu, bo tutaj jeżeli chodzi o te uchwalanie tego miejscowego planu, tego parkingu, czy byłaby możliwość, że my byśmy tutaj jako sołectwo zorganizowali zebranie i przyjechałby ten architekt czy ten omówił nam tak jakby, że żeby ludzie po prostu... Ja wiem, że był wyłożony do wglądu publicznego i te prawne rzeczy zostały dokonane, że był ten czas na składanie ewentualnych jakichś swoich uwag, ale czy jak tutaj sołtys by zorganizował spotkanie sołectwa, czy byłaby możliwość przedstawienia, co tam ten plan ma zawierać, to takie coś po prostu, tak? Wyjaśnienie tego planu. Jest tryb, który ustawa przewiduje i nawet powiem szczerze, nie wypadałoby tego robić, panie Antoni, tak indywidualnie. Robić jakiś odstęp od uchwalania planu miejscowego, ponieważ ustawa jest jednoznaczna, jak ten plan się uchwala. I teraz musimy się bardzo zastanowić, czy to jest to właśnie, to pan ma bardzo dobre intencje i chce tym mieszkańcom pokazać i tłumaczyć, ale jakie może mieć konsekwencje z później z perspektywy, bo jeżeli każe teraz sołtys i każe plan miejscowy ma być konsultowany społecznie, to zaraz się zagmatwamy i te plany miejscowe będziemy uchwalać dwa razy dłużej. Jest oczywiście tryb w ustawie i jest tutaj, są debata publiczna, gdzie właśnie ci mieszkańcy mogą się fizycznie wypowiedzieć, jeżeli nawet była taka potrzeba, żeby zorganizować jeden środek lokomocji dla tych mieszkańców, jeżeli to stanowi gdzieś jakąś barierę, to możemy się nad tym zastanowić. Ale byłbym daleki, żeby jeździć w teren, tak konsultować szczegółowo każdy ten teren, bo w przypadku planu miejscowego, akurat tutaj, to jest bardzo mała karta terenu, ale hipotetycznie, w przypadku planu, który już teraz skończymy, czyli Jastrzębie Góry, tych wnioskodawców i gdzie będzie uwag, jest kilkadziesiąt i musiałoby być kilka spotkań na omówienie tego planu w ramach jednej miejscowości i to może nam mógłby sparaliżować. No ustawa mówi tak, nie inaczej. Możemy oczywiście spotkać się z panem jako przedstawicielem mieszkańców, z sołtysem tutaj, z KOP również jako indywidualnie, że państwo to przedstawili. Możemy się spotkać również tutaj w urzędzie. Ja myślę, że ten tryb, który tutaj zawsze był i który mówię, ustawa wskazuje, jest jednak zasadny, panie Antoni. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że też tak podtrzymuję stanowisko burmistrza, a w zakresie tych planów poza 21-dniowym, jeżeli mówimy w ogóle o 21-dniowym terminie wyłożenia to w tygodniach roboczych, bo tak się go liczy, czyli około półtorej miesiąca ten plan wisi na tablicy ogłoszeń i w tym okresie, przeważnie na koniec wyłożenia, tak jak już każdy się zapoznał, organizujemy debatę. Drodzy Państwo, sam osobiście na tej sali z projektantami odpowiedzialnymi, którzy go zaczęli, ściągnęliśmy na tą debatę, no nikt nie przyjechał. No ja rozumiem, że może nie przyjechać 100% zainteresowanych, bo komuś coś wypadnie, ale nie przyjechał nikt. Więc ja bym mimo wszystko utrzymał, że jednak no, ktoś, kto chce dotrzeć tej informacji i projektanci czekają, żeby go omawiać właśnie tak szczegółowo, odpowiadać na pytania, to żeby jednak była ta forma ustawowa. Gdybyśmy widzieli, że zainteresowanie jest aż takie, że trzeba zrobić drugą debatę, to zawsze się można dogłosić i zorganizować. Ale tutaj na pewno bylibyśmy dalece od tego, żeby teraz wybierać sobie, do kogo pojedziemy, albo do kogo nie pojedziemy. Musielibyśmy przeprowadzić zasadę ogólną, tak jak powinniśmy wziąć, a to troszeczkę można sparaliżować tryb i czas opracowania tego. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego. Komunikaty. I pozwólcie, że odczytam komunikat powiatowego lekarza weterynarii w Pucku. W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakupywania przez hodowców padłej trzody chlewnej informuję, że obowiązuje całkowity zakaz grzebania padłych zwłok zwierząt, a za złamanie tego zakazu grozi kara pieniężna od 3 do 11 tysięcy. Właściciel zwierząt ponosi niewielką część kosztów związanych z przekazaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbieranych od rolników za padłe zwierzęta.
Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwienia płodnych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także tu jest generalnie, można tak podsumować, jest prośba lekarza weterynarii, żeby hodowcy i właściciele prywatni na przykład swoje pieski nieraz grzebią sami na działkach, żeby tego nie robić. Następny komunikat, to mamy tak, następną sesję mamy 30 listopada. Wszyscy Państwo się dostali te wykazy. Materiały mają trafić do Biura Rady do 22 listopada, a 25 o godzinie 10 jest komisja wspólna i posiedzenie komisji. Komisja gospodarcza 18 listopada o godzinie 10. Komisja budżetu i finansów też 18 listopada do godziny 10. Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Tu jest zmiana godziny na godzinę 13, choć tu mamy na 14. I w listopadzie i w grudniu jest to godzina 13. I posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 17 listopada o godzinie 15. Nie będę Państwu czytał terminów grudniowych, choć tylko może podam, że sesja odbędzie się 28 grudnia, ale posiedzenia komisji mogą ewentualnie, nie muszą, ale mogą. Tak burmistrz powiedział, dostaniemy projekt budżetu w listopadzie. Wszystkie komisje będą pracowały nad tym projektem, szczególnie w zakresie swojej odpowiedzialności i do 10 grudnia opinie i wnioski mają wpłynąć do komisji budżetu. Czy ktoś chciałby w tym punkcie jeszcze zabrać głos, przekazać jakąś informację? Proszę bardzo. Poza protokołem sobie zapisałem, bo mnie o to prosili, prawda, bo o burmistrzu i o mnie to akurat tu wiedzą, bo są przygotowywane wydawnictwa przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i specjalne cztery mapy. Chciałbym zapytać i podnieść rękę poza protokołem, którzy radni mają korzenie kaszubskie i którzy są członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Najpierw korzenie kaszubskie. Raz, dwa, trzy. Nie, to nie jest przesłuchanie, bo to do mapy będzie. Mariusz, ty nie masz korzeni kaszubskich. Dziękuję bardzo. Zamykam 30. sesję Rady Miejskiej Władysławowa.